słyszałem ciszę. Dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej głos jak szept słonecznego promienia olał aż do pierwszego słowa. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej sens zawierał się w rozpoznawalnym, cudownym głosie Boga. Przemówił do mnie Pan, przemówił do mnie Pan, przemówił do mnie Pan, przemówił do mnie. Życie twoim uśmiechem dla mnie.
Droga Uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej głos jak szept słonecznego promienia olał aż do pierwszego słowa. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej sens zawierał się w rozpoznawalnym, cudownym głosie Boga. Przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie. Zadanie. Modlę się tak, mój Jezu, nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem, ani jednej chwili dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie Twoim uśmiechem. Czyń moje życie Twoim uśmiechem dla innych. Kiedy już zdołam wypełnić wszystko, co mi powierzyłeś, każde zadanie. Modlę się tak, mój Jezu.
i na tym świecie. Czyń moje życie Twoim uśmiechem dla innych. Dopóki jednak chcesz nie na tym świecie, czyń moje życie Twoim uśmiechem dla innych. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej głos jak szept słonecznego promienia olał aż do pierwszego słowa. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej sens zawierał się w rozpoznawalnym, cudownym głosie Boga. Przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie. Zadanie. Modlę się tak, mój Jezu, nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem.
dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie twoim uśmiechem dla innych. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie twoim uśmiechem dla innych. Kiedy już zdołam wypełnić wszystko, co mi powierzyłeś, każde zadanie, modlę się tak, mój Jezu, nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem, ani jednej chwili dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, twoim uśmiechem dla innych. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie twoim uśmiechem dla innych. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej głos jak szept słonecznego promienia bolał aż do pierwszego słowa. Słyszałem ciszę, dzwoniła kropelkami rosy po delikatnych płatkach miłości. Jej sens zawierał się w rozpoznawalnym, cudownym głosie Boga. Przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie, Pan przemówił do mnie. Thank you.
Cię tak, mój Jezu. Nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem, ani jednej chwili dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie Twoim uśmiechem. Czyń moje życie Twoim uśmiechem dla innych. Kiedy już zdołam wypełnić wszystko, co mi powierzyłeś, każde zadanie, modlę się tak, mój Jezu. Nie pozostaw mnie tu, gdzie jestem, ani jednej chwili dłużej. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, życie Twoim uśmiechem dla innych. Dopóki jednak chcesz mnie na tym świecie, czyń moje życie Twoim uśmiechem dla Dobrze, kochani, zatem minęła godzina 10:00. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze nabożeństwo. Witam bardzo serdecznie, z wielką radością wszystkich zgromadzonych tutaj w kaplicy. Witam wszystkich tych, którzy na koncie zastępczym na YouTubie nas dzisiaj będą oglądać, słuchać. Nas wszystkich, którzy będziemy się dzisiaj karmić Słowem Bożym. Kochani, nie może się to nabożeństwo zacząć inaczej jak modlitwą do naszego Pana. Ja zachęcam wszystkich do przyłączenia się do tej modlitwy. Dobry Ojcze, Tatusiu nasz kochany, bardzo Ci dziękujemy, że gromadzisz nas tu dzisiaj. Bardzo Ci dziękujemy za to, że to dalej i jest czas łaski, w którym Ty ciągle chcesz do nas mówić. Ty ciągle, Panie, jesteś do nas przychylny. Karmisz nas swoim słowem. Panie, prosimy o pobłogosławienie każdego, kto dzisiaj, Panie, pragnie w swoim życiu Twojej obecności. Każdego, Panie, kto pragnie być uczniem Jezusa Chrystusa. My, Panie, oczekując ciągle Twojego przyjścia, Panie, pragniemy trwać. Pragniemy, aby Duch Święty, którego nam, Panie, dałeś, trzymał nas mocno w swoich rękach, a także pomnażał nam wiary. Dobry Ojcze, odbierz sobie należną Ci cześć, chwałę i uwielbienie tu z tego czasu i od tego zgromadzenia, Panie, które Ty powołałeś do bycia świętymi. Amen. Nie ukrywam, że ciągle we mnie jest taka radość, jeszcze po dniu wczorajszym, ponieważ mieliśmy piękne wydarzenie. Z tego, co widzę, to większość z nas tam była. Także jak ogromnie raduje się serce, kiedy Pan daje nam nowych braci, nowych siostry. Chrzest naprawdę jest niewątpliwym wydarzeniem w życiu każdego nawróconego człowieka. Wczoraj w Ustroniu ochrzciło nam się 6 osób. To było wydarzenie u nas. Natomiast wiemy, że w całym kraju tych wydarzeń było co najmniej kilka. Jaka ogromna radość w niebie musiała panować
Z każdego jednego przecież nawróconego, z każdego jednego upamiętanego człowieka. Przecież ten chrzest jest wyrazem tego. Jak się nie radować? Chrzest przecież, w którym dane nam jest zanurzyć się w śmierci Jezusa Chrystusa. W którym dane nam jest umrzeć w Jezusie Chrystusie dla tego świata. Dla grzechu. Dla wszystkiego, co się Bogu nie podoba. Ale także w chrzcie przecież mamy zmartwychwstanie, bo w Jezusie umieramy i zmartwychwstajemy jako nowe stworzenie. Jako właśnie święty, ten, który jest przeznaczony Bogu. Raduje się serce, kiedy kolejny brat, kolejna siostra, właśnie można ich tak nazywać, mówią, że znaleźli prawdę. Bo przecież my ludzie na tym świecie nie mamy niczego stałego, czego moglibyśmy się uchwycić. Gdyby nie Jezus Chrystus, gdyby nie Jego ofiara, gdyby nie dobry Bóg, jakże marnym stworzeniem byśmy byli. Kochani, i tak pieczętując tą radość, przeczytajmy sobie fragment Bożego Słowa z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, pierwszych 10 wersetów. Łukasz, 15 rozdział, pierwszych 10 wersetów. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, nie zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Amen. My podzielamy tą radość, kochani, przywitajmy się. Thank you.
Zapraszamy wszystkie dzieci na dywanik. Wszystkie dzieci. Dorosłych prosimy o zakończenie przywitania, zakończenie rozmów, a wszystkich najmłodszych zapraszam na dywanik. Zapraszamy wszystkich na dywanik. Już rozmowy ucichają. O. Mówię cały czas. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden. Tylko do trzech potrafię liczyć. Jest okej wszystko z mikrofonem? Chyba tak? Jakby były problemy, to mówcie. Dobra, czy wszystkie dzieci, młodzież i tym podobni już są? Gdzie jest Jonasz? Jonasz, chodź tu. Jonasz, Kuba, Estera, Melania. Tak, ja na dywanik zapraszam wszystkich, którzy czują się dziećmi, którzy są poniżej 90 lat. Wszystkich serdecznie zapraszam właśnie w okolice dywanika. O, idzie Kuba, idzie Estera. No o to chodzi, no. No chodźcie tu, na krzesła siądźcie, będziecie pomocni. Rozmowy ucichają dorosłych, teraz czas dla dzieci, prawda? Rozmowy ucichają, nawa boczna. Starsi, prosimy o ciszę. Oni nie słyszą. Klepnijcie ich tam. Pawle, rozmowy zakończcie, proszę. Dziękuję. Dorośli też czasami mają problem z dyscypliną, prawda? Dobrze. Przywitamy się. Dzień dobry. Ktoś tu nie jadł śniadania chyba. Przywitacie się odważnie, głośno. Dzień dobry. Dzień dobry. No i to jest piękne przywitanie. Aż się Grzesio popłakał. Słuchajcie. Zacznę od pytania, okej. Okay. Pozwolimy na przejście płaczu. Nie wiadomo, co się stało. Dobrze. Zacznę od pytania. Uwaga, skupcie się. Czy kochacie swoich rodziców? Tak. 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 Jesteście zgodni, że kochacie swoich rodziców, tak? Okej. Okay. A jak sądzicie, czy rodzice kochają was? No tak. 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 Nie ma wątpliwości? Kochają was, tak? Melania, chodź, powiedz, jak ty uważasz? No chodź. Musimy poznać opinie z różnych grup wiekowych. Kochasz swoją mamę? Bardzo. Czy uważasz, że ona też cię kocha? Tak. Tak. Okej, super, dziękuję.
Czyli jest zgodność w różnych przedziałach wiekowych. Słuchajcie, to teraz pytanie, po co tu jesteśmy? Po co nas rodzice tutaj zaciągnęli? Was. I to jest już trudniejsze pytanie. Ma ktoś pomysł, dlaczego tu jesteśmy? No, żeby głosić Ewangelię i żeby słuchać Pana Boga. Żeby słuchać Pana Boga. Piękna odpowiedź. Masz jeszcze jakiś pomysł może? Noemi, po co tu przyszliśmy? Żeby się o Panu Bogu uczyć. Żeby się o Panu Bogu uczyć. Piękna, piękna odpowiedź. Słuchajcie, w Bożym Słowie jest napisane... Młodzi robią hałas, nie? Dorośli mogą otworzyć w Bożym Słowie na Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Pan Jezus mówi takie słowa. Ja jestem droga, prawda i żywot. Słuchajcie, rodzice nas kochają i chcą dla nas jak najlepiej czy jak najgorzej? Jak najlepiej. Jak najlepiej, bo nas kochają. Boże Słowo mówi, że Pan Bóg, Boże Słowo, to co jest to zawarte, jest drogą, prawdą i życiem. Drogą, czyli taką instrukcją, jak powinniśmy iść. Prawdą, czyli to, co mówi Boże Słowo, jest prawdziwe, tak? Jeżeli Pismo mówi, że coś jest dobre, to jest? Dobre. Jak Pismo mówi, że coś jest złe, to jest? Halo? No, skupcie się tutaj, a nie na małych bąblach. Jeżeli Boże Słowo mówi, że coś jest złe, to jest? Złe. Dokładnie, bo Słowo jest prawdziwe. I potem jak ktoś w szkole, na świecie powie, że nieprawda, to jest dobre, powie, że coś złego jest dobrego, wiecie, na odwrót pomiesza, to wy powiecie nieprawda, bo Boże Słowo mówi tak i tak. Prawda? Bo Boże Słowo jest prawdą. I jest życiem, prawda? Żyjąc Bożym Słowem potrafimy żyć, a nie być takimi, wiecie, wszystko jest beznadziejne, nic mi się nie chce, po co to wszystko? Niektórzy w świecie tak żyją, i po prostu żyją w takiej beznadziei. I o tym życiu chciałem dzisiaj pogadać, ale najpierw zadam wam pytanie. Kto był ostatnio na wakacjach? Okej, trzy osoby. Kto chciałby bardzo poopowiadać, jak było na wakacjach? Ktoś jest chętny? Ty? Super. Kto chciałby usłyszeć od Oliwiera, jak było na wakacjach? Okej, Tymuś? W takim razie zapraszam was, pójdźcie na chwilę, nie wiem, do kuchni, okej? Okay? Porozmawiajcie sobie o wakacjach, okej? Okay? No idźcie, śmiało. Nie, tylko Tymuś. Tymuś, idźcie. Wiecie, bo tam jest ciszej, tam nikt nie przeszkadza mikrofonem, okej? Okay? Chwilę sobie porozmawiajcie, tam jest jakaś woda, herbatka, ciasteczka. Sobie porozmawiacie o wakacjach, okej? Okay? Super. No wiecie, no bo tu hałas, nic nie będzie słychać, nie? Albo nawet na kanapę możecie pójść. A, już poszli. No wiecie, na kanapach wygodnie, mogą sobie poskakać, tam też jest kawa, herbata, ciasteczka, prawda? No i super. No i poszli sobie, porozmawiałem sobie o wakacjach, prawda? I słuchajcie, przeczytam jeszcze jeden fragment, o którym też ostatnio wspominałem. Prosimy o ciszę. Dorośli mogą otworzyć, to jest list Pawła do Efezjan i to jest rozdział 5, werset 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Słuchajcie, teraz są wakacje i jest dużo wolnego czasu, czy mało? Kto chodzi do szkoły, ten wie. Jest więcej wolnego czasu, prawda? Melania, jest więcej wolnego czasu? Melania potwierdza, że jest więcej, tak? Słuchajcie, jak jest dużo wolnego czasu, to jest czas na lenistwo, głupoty i na nic nie robienie, prawda? Kwestia się zgadza. Słuchajcie, ale Boże Słowo mówi, że mamy wykorzystywać czas mądrze, czyli nie marnować czasu. Im będziecie starsi, tym będziecie mieć więcej doświadczenia, jak można marnować czas, czyli jeszcze jeden odcinek na YouTubie, jeszcze jeden odcinek na Netflixie, jeszcze tylko, wy możecie powiedzieć, jeszcze jedna bajka. A obejrzę sobie, nie? I potem wieczorem mama mówi, chodź, myjemy zęby, chodź, modlitwa, a ty, nie mam siły, ja jestem zbyt zmęczony. I dzień przepada. Nie było modlitwy, nie było jakiegoś wartościowego czasu z rodzicami, prawda? Boże Słowo mówi, że mamy mądrze wykorzystywać czas, czyli modlitwa, spędzać czas z rodzicami, uczyć się od nich, rozmawiać z nimi, bo rodzice mają mądrość, którą chcą wam przekazać. A jak wy będziecie patrzeć się w ekran cały dzień, to tej mądrości nie usłyszycie, prawda? Więc my powinniśmy mądrze wykorzystywać ten czas. Słuchajcie, jeszcze jeden aspekt. Kto lubi długo pospać? Ja też, przyznaję się. Ale słuchajcie, im człowiek dłużej śpi,
tym więcej dnia przepada. A słuchajcie, chwilę wcześniej w tym słowie jest napisane, werset wcześniej, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Łatwo jest, że tak powiem, zatracić się w takiej nic mi się nie chce, i po prostu być takim zombiakiem, spać do późna, tylko ten telefon, internet, no jeszcze nie, ale mówię też do tej starszej młodzieży, no bo są wakacje, co można więcej robić? I cały czas nam przepada i tak, jesteśmy takie zombiaki. Śpimy, wstajemy, internet, telefon, bajeczki, wygłupy i do spania. I słuchajcie, i droga, prawda i życie, które jest tutaj, kurzy się na półce, nie ma z tego nic. I Boże Słowo mówi, obudź się. Teraz są wakacje. Ci, którzy w czasie roku szkolnego mówili, że nie mam czasu na Biblię, bo się uczę, teraz mają ten czas, więc jest weryfikacja tego, czy skorzystamy z tego wolnego czasu jako dzieci, jako młodzież. A wy zawsze pamiętajcie o tym, my wszyscy o tym, że jako uczniowie Jezusa Chrystusa, ci, którzy tutaj przychodzimy, którzy chcemy się uczyć, musimy mądrze wykorzystywać czas. Słuchajcie, teraz za chwilę zawołamy naszych rozmówców i spytamy ich, o czym była ta szkółka, okej? Bo wy wiecie, o czym była ta szkółka, prawda? O marnowaniu czasu, a oni usłyszeli tylko początek, o czym rozpoczęliśmy. Teraz zawołamy naszych kolegów, już przyjdą. Jak tam? Porozmawialiście sobie o wakacjach? Fajnie było? No bo tam fajnie, cichutko, nie? Tak spokojnie dało się porozmawiać. Byli ludzie też inni, aha. Byliście w pokoju, no super, znaleźliście sobie jakieś fajne, ciche miejsce. Dobrze, to teraz zakończymy. O czym była szkółka? O wakacjach. O wakacjach. Mm-hmm. Oliwier, o czym była szkółka? Kiedy? Kiedy? Słuchajcie, poświęciliśmy was na cele edukacyjne. Wy sobie poszliście, a my zrobiliśmy szkółkę. Szkółka była o marnowaniu czasu. Ci, którzy zostali, usłyszeli, o czym była szkółka. A ci, którzy poszli do kuchni, nie usłyszeli. Jesteście do tyłu o jedną szkółkę. Więc jak wrócicie do domu, musicie odpalić YouTube'a i obejrzeć jeszcze raz. No taka prawda. No taka prawda. Słuchajcie, ta szkółka jest dla dużych i dla małych. Widzicie, w jaki prosty sposób można zmarnować czas? Noemi, widzisz? Poszli na chwilę pogadać o wakacjach. No przecież to jest oczywiste, że jak się z kimś nie widzi długi czas, to trzeba porozmawiać, prawda? No oczywiste, no. Tylko nie na nabożeństwie, prawda? Na nabożeństwie są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak jak w Bożym Słowie właśnie jest mowa o marnowaniu czasu, tak oni zmarnowali czas. Była szkółka, było Boże Słowo, oni gadali o tym, jakiego koloru był piasek na plaży, tak? Słuchajcie, wystrzegajmy się marnowania czasu. Amen? Amen. My na pewno czasu nie marnujemy, będąc tu dzisiaj w obecności Jezusa Chrystusa. Jest to czas cenny ponad wszystko. Każda minuta jest na wagę złota. Także dziękujemy Bogu. Kochani, czy są jakieś świadectwa? Witajcie, kochani. Dobrze. A więc ja chciałam się tak podzielić szybciutko, znaczy podziękować z tego miejsca Panu Bogu, ponieważ w środę pojechałam do mojej siostry i zupełnie z niewiadomych przyczyn moja środkowa córka dostała bardzo silnego bólu brzucha. Powiem wam, ma 4,5 roku i nigdy w życiu nie widziałam takiego cierpienia u niej.
No nawet zadzwoniłam do naszego Jureczka, co mam zadziałać, bo wiem, że gdybym wezwała pewnie pogotowie, to oni różnie patrzą na bóle brzucha. Łącznie z tym, że nawet nie mogła stać w ogóle na swoich nogach. No troszkę paniki było. Próbowałam gdzieś tam się zadzwonić, żeby jej zrobić szybko USG brzucha, nigdzie nie było terminów. Ale moja siostra gdzieś tam się dodzwoniła, no i powiedzieli, że no nie wiadomo, czy pan nas przyjmie, bo ma pacjentów i tak dalej, no ale żeby podjechać może akurat. No i też tak modliłam się przez całą drogę, żeby ten pan doktor był tak dobry i nas przyjął jakby poza kolejnością. No i pan doktor był tak dobry, przyjął nas, zrobił USG, przebadał kesję. No i okazało się, że generalnie jakby no nic jej nie jest, no a ból, cały czas płakała, nie mogła stać na nogach. Zrobiliśmy też szybkie CRP, które nic nie wykazało. No i powiem wam, no nic, została mi tylko modlitwa i jeszcze kiedy wróciłam się do tego pana doktora, cały czas wiadomo, człowiek się gdzieś tam modlił, weszłam do tego pana doktora, żeby on mi powiedział, jak wygląda jeszcze CRP. I powiem wam, dla mnie to było niesamowite, że tak patrzę w pewnym momencie, bardzo młody człowiek, miał na ręce taką zawieszkę z takim kółeczkiem i miał tam skrót od wersetu z Izajasza. Tylko chyba źle coś przeczytałam, bo kiedy później otworzyłam w Biblii, to coś mi się jakby, to jest takie dość nietypowe, więc nie wiem, co dla tego może człowieka coś znaczyło, ale bardzo mu podziękowałam, bo błogosławiłam go, kiedy powiedziałam, że niech pana... Pan Bóg błogosławi, to po prostu miał oczy większe niż złotówki. No i później wróciliśmy do domu. Pan doktor dał nam skierowanie generalnie do szpitala, bo powiedział, że no może to nie być wyrostek, ale za godzinę to może przejść w jakiś stan zapalny. No wróciliśmy do domu, dostała leki przeciwbólowe, bo leki w ogóle nie działały. Ona dalej krzyczała, płakała, że boli. Ja mówię, Kesia, no nie ma już żartów. Mówię, jak coś, jedziemy po prostu na pogotowie. No i dostała jeszcze lek rozkurczowy, no i mówi, że idzie spać. Ja w tym czasie poprosiłam część zborowników, moje siostry, na którą chodzę na grupę, żebyśmy w tym momencie stanęły po prostu przed Panem Bogiem, po prostu prosiły Go, bo On jest najlepszym lekarzem. No i tak się stało. Mam nadzieję, że siostry, których prosiłam, też stały w modlitwie. Ja klęczałam, jak ona spała, nakładałam na nią ręce. Nie wiem, ile ona spała, może z godzinę. Po godzinie siedzieliśmy w salonie i ona po prostu przyleciała do nas. Jak ja zobaczyłam, że ona już w ogóle biegnie, gdzie ona przez 5 godzin nie mogła chodzić, no to ja już po prostu widziałam, jak ona była rozpromieniona i siadła. I nawet filmik tam dziewczynom nagrałam. Ja mówię, Kesia, jesteś zdrowa? No, mówi tak. Mówię, Pan Jezus cię uzdrowił. Ona mówi, że tak. Także dziękuję Panu Bogu, że to była kolejna po prostu taka próba, że zawsze możemy na Niego liczyć i On jest naszym najlepszym lekarzem. I mimo tego, że sytuacja może się wyglądać patowa, to dla Pana Boga nie ma takich sytuacji. Także dziękuję Panu Bogu z tego miejsca. Amen. Chciałabym się podzielić bardzo świeżym świadectwem, bo działo się ono wczoraj centralnie po nabożeństwie wieczornym. Generalnie stałam się organizatorem wakacji dla moich 2 przyjaciółek i moją odpowiedzialnością było zapewnić jak najlepszy transport. I już z wyprzedzeniem kupiłam bilety. Wczoraj miałam je tylko wydrukować, to już miała być formalność i nagle zobaczyłam, że mam złą datę. I data jest na jutro, a miałyśmy jechać dzisiaj po nabożeństwie. I wiedziałam, że stracę bardzo takie... Bo ja tak sobie skrupulatnie napisałam cały plan tego tygodnia, co zobaczymy i odwiedzimy. I wiedziałam, że straciłam już co najmniej 3 atrakcje, a będziemy jechać jeszcze 5 godzin, no to jeszcze więcej stracimy. Pierwsza reakcja, szukam szybko czegoś innego. Nie ma nic. Z dnia na dzień, na drugi koniec Polski nic nie ma. Jak były, no to horrendalne ceny, tam 400 zł na przykład. Dla mnie to jest duże, jestem studentem. I spanikowałam, zaczęłam płakać. I mówiłam, mamo, nie ma tych biletów, nie pojedziemy, trzeba odwołać te wakacje. Już się nic nie uda. No i wtedy Daniel mówi, spokojnie, będziemy szukać, chociaż do 3 w nocy, ale coś znajdziemy. I zaczęliśmy się wtedy modlić.
Ja oczywiście we łzach, bo ja tak reaguję na stres. I no nie, nic się nie uda, ale Panie Boże, Ty to możesz naprawić, jeszcze przepraszam. I szukaliśmy, na czym się tylko dało. I finalnie zdobyliśmy bilety i dzisiaj będziemy mogli jechać. Nie za wielką kwotę, wychodzi na tą samą, co była wcześniej. Zwrócili nam za te jutrzejsze bilety i po prostu Pan Bóg jest wielki. Nawet jak ja tak nie dociągam pewnych rzeczy, to On je ratuje. Chciałam Was wszystkich serdecznie przywitać i pozdrowić od świętych z Irlandii. No, ponieważ jestem na urlopie, a wszędzie tam, gdzie jestem, to staram się być z braćmi i siostrami, chciałam Wam przekazać takie dobre wieści. Z Hawła Islandii, z Irlandii. Dobre wieści są takie, że Pan przydaje nam małżeństwa. Myślę, że każdy z Was wie, bo pastor Andrzej był u nas z pastorem Bartkiem ostatnio w Irlandii i chrzcili też jedno małżeństwo. A kolejne małżeństwo jest przygotowane na wrzesień. I chciałam Wam jeszcze tak z głębi serca powiedzieć, nie będę zabierała dużo czasu do świadectw, bo świadectw mamy multum. Ponieważ Polacy nawracają się wtedy, kiedy Bóg ich powoła. Tylko mamy mało ludzi do pracy. I dlatego też zachęcam każdego z Was, jeśli macie tylko takie chcenie, przyjdźcie z tym do Boga, klęknijcie na kolanach, módlcie się, by Duch Święty wyposażył Was, oczyścił Wasze serca, żeby używał Was jak najwięcej do pracy. Bo ludzie naprawdę szukają Boga. To nie jest tak, że ludzie nie szukają Boga. Ludzie szukają prawdy, szukają czegoś. A te coś to jest to, co Bóg stworzył i gdzieś tam w naszych sercach było. I jest cały czas dla tych, którzy jeszcze Go nie znają. Jest w Irlandii 3-4 grupy takie budujące się. Pierwsza grupa to są same małżeństwa. Jest 4 małżeństwa. Druga grupa jest jedno małżeństwo z synem i osoba jedna, która dochodzi. Trzecia grupa to jest małżeństwo i 4 kobiety. Na razie mężowie nie są nawróceni. Ale ufam Bogu, że przyjdzie moment, że wszyscy będą też nawróceni. Dlatego, że Bóg wielkie dzieła robi. Wielkie dzieła robi nie tylko w Polsce, ale też wielkie dzieła robi w Irlandii. Czyli w Polsce. Czyli wśród Polaków, tak by można było powiedzieć. I jeszcze, co Wam chciałam przekazać, takiego bardzo ważnego, bardzo istotnego. My nie mamy społeczności, nie wynajmujemy żadnego miejsca, gdzie byśmy się mieli spotykać, ale serca tych ludzi, którzy się nawrócili poprzez ostatnie cztery lata, są tak otwarte i gorące dla Pana, że każdy udostępnia swój dom. Nie ma znaczenia, jaka jest odległość. Nie ma znaczenia, czy pracuje na zmiany i nie ma sił, żeby rano wstać. Chyba, że jest w pracy i nie może. Ale dom jest zawsze otwarty dla każdego. I nie tylko na niedzielnych społecznościach, ale też mamy spotkania w ciągu tygodnia. I chciałam Wam powiedzieć, kochani, że 120-130 kilometrów dojeżdżamy do siebie. Czy to znaczy, że nie mamy blisko ludzi wierzących? Tak, mamy. Mamy. Ja osobiście, już teraz to pewnie więcej znam niż 300 Polaków wierzących z Irlandii, ale to nie znaczy, że każdy ma otwarte serce dla Pana. Bo każdy, który otwiera dom swój, to otwiera swoje serce dla Pana. To jest niesamowita łaska, jak Bóg przydaje wzrostu i mądrości dla mężczyzn, którzy się nawrócili 3 lata temu i mówią już kazania. To jest niesamowita łaska, bo niektórzy z nich nawet nie umieli dobrze czytać. Bo tak świat wciąga człowieka, że człowiek goni za pieniądzem, za dobrym samochodem, za dobrą pracą, a zapomina o tym, że
książka, ja nie mówię o nawróconych, o chrześcijanach, że książka sprawia, że człowiek jak czyta, rozwija swój umysł. Pieniądz tak potrafił zniewolić wiele osób. Zresztą tak jest w świecie do dzisiaj. Ale teraz jest zupełnie inaczej. Ludzie potrafią cieszyć się, radować się. Ludzie potrafią żyć z Bogiem, zwłaszcza te małżeństwa, które całymi rodzinami się nawrócili. I to jest tak Boże błogosławieństwo, że przychodzi mąż i żona razem i przyprowadzają z sobą już dzieci. To jest tak Boże błogosławieństwo dla każdego serca, które słyszy coś takiego, które widzi coś takiego i które ma możliwość poznawać takich ludzi. I jest to też Boże błogosławieństwo dla Irlandczyków. Ja w Irlandii mieszkałam od 2005 roku. Bóg mnie tam wysłał do Irlandii. Kiedyś, jak będzie czas i będzie dłużej możliwość mówienia świadectwa, to zreferuję to świadectwo. Czy w zborze, czy w książce. Ale to, co dzieje się w tych krajach, które były kiedyś przebudzone i w pewnym momencie czasów ostatnich, tych lat ostatnich, te kraje, te ludzkie serca dotyka coś, o czym my nie mamy pojęcia. A to dotyka Duch Boży. Irlandczycy jako ludzie są bardzo otwarci na wszystkich. I może się to wydawać dziwne, ale ja 14 lat mieszkałam u Irlandczyków w domu, gdzie było wszystko dostępne dla obcokrajowców. Wszystko. I nigdy nie było słowa niemiłego, a dzieci były tak zdyscyplinowane, nie znaczy, że wszędzie, bo to nie jest reguła, że jak się schodziło na dół, żeby wyjść z domu, dzieci zawsze mówiły dzień dobry, zawsze przepraszały, jak szły obok, że przepraszały, że zajmuje dziecko miejsce, a dorosły idzie. Pewne rzeczy, pewne zasady, które były wpojone w tamtej kulturze, bardzo utkwiły w moim sercu, że ja wywodząca się z takiego kraju, gdzie z domu, w moim domu tam trochę zasad było, ale z takiego kraju, że na ogół nikt nikomu nie mówił dziękuję, przepraszam i dzień dobry, albo nie pytał się, albo nie powiedział słuchaj, no siądź sobie. W autobusach było coś takiego kiedyś, czy w pociągach, ale siądź sobie porozmawiać, co u ciebie słychać, tego to w ogóle nie znałam. Irlandczyków na dzień dzisiejszy jest już coraz mniej, ale te stare pokolenia, nie, to znaczy stare w moim wieku, a ja jutro skończę 18. Także te starsze pokolenia mają w sercu to, że szacunek do drugiego człowieka wywodzi się nie z tego, że ja chcę mieć do niego szacunek, tylko z tego, że Bóg to nam wszystko dał. I jak przyglądam się na nasze społeczności, które się budują w Irlandii, to jestem bardzo wdzięczna pastorowi Andrzejowi, pastorowi Bartkowi, no i Pawłowi Banasiowi. Muszę wam przyznać, że z Pawłem Banasiem od 2020 roku miałam prawie kontakt, co dwa tygodnie z nim dzwoniłam i rozmawiałam. Wydawało mi się to bardzo bliskie, bo jesteśmy wyspami blisko. Wydawało mi się to bardzo bliskie. Ale cała społeczność, ludzie, którzy się nawrócili, ludzie, którzy idą drogą uczniostwa i żyją tak, jak idą, i żyją tak, jak mówią, zawdzięcza to Duchowi Świętemu, który zamieszka w ich sercach. Błogosławimy was z Irlandii i dziękujemy Bogu, że Bóg przydaje nam ludzi, Bóg otwiera nasze ludzkie serca, Bóg daje nam możliwość zwiastowania Ewangelii. Nie zawsze każdy z nas chce. Ja też nie zawsze chcę. Ale Bóg daje chcenie i daje też wykonanie poprzez Ducha Świętego. Niech was Pan błogosławi, niech dodaje wam wszystkiego tego, co jest wam potrzebne, a On wie najlepiej. Niech dodaje Bóg wiele zdrowia waszym przywódcom, waszym pastorom, waszym starszym zboru. I módlcie się, aby Bóg powołał też u nas już starszych zboru. Na razie jest tylko Karol jest i Seweryn są tacy bardzo otwarci, bardzo przebojowi bracia. Ale to nie znaczy, że Bóg tego nie zmieni. Bo Bóg to zmieni według Jego
według tego, co Bóg chce, nie według tego, co my jako ludzie chcemy. Ja zostałam tam powołana na koordynatora przez pastora Andrzeja. I to, co Bóg mi wlewa do serca, to wykonuję. Może nieraz jest tak, że mam wiele przeciwników, ale Pan Jezus wychodził do każdego i nie potępiał nikogo. I wiem, że jeżeli mam możliwość, jeżeli to ode mnie zależy, ze wszystkimi pokój muszę mieć. Amen. My chcieliśmy się podzielić takim świadectwem naszego czasu urlopu. No ten urlop szczególnie był w tym roku przygotowany przez Boga. Nie był w naszych głowach, ale tyle okoliczności, które Bóg nam tutaj dawał, kierowały właśnie na ten urlop, który spędziliśmy na obozie dziecięcym w Koropi, gdzie mieliśmy taki szczególny przywilej służyć tam dzieciom podczas właśnie tych 6 dni. Był to o tyle szczególny czas, gdzie Bóg nas używał, wyposażał, mimo to, że jak wiecie, w Grecji ponad 40 stopni, takie upały się utrzymywały przez cały okres obozu, więc warunki takie zewnętrzne były bardzo ciężkie, ale Bóg tak to zabezpieczał, że wszyscy daliśmy radę, nic się nikomu nie stało i mimo tego, że też ten obóz był bardzo intensywny od rana do wieczora, i przez całą noc czasem zdarzało się, że niektóre dzieci potrzebowały obecności naszej. Bóg doposażał, gdzie mi się w głowie nie mieściło, że mogła w ogóle teraz patrząc na to, co było, że daliśmy radę, ale dzięki Bogu właśnie jesteśmy wyposażeni i zawsze w każdej sprawie mamy ufać, że da to, co potrzebne. Jeśli chodzi o same działanie Boże na tym obozie, jeszcze tego nie ogarniam, jeszcze zbieram myśli. Cały czas we mnie to wszystko pracuje. Bóg dotykał, była obecność Boża, dzieci doświadczały tej obecności Bożej. Główny cel tego obozu też było to, żeby nauczyli się pośród tych wszystkich głosów, które są na świecie, odróżnić właśnie głos Boży. Nie tylko dzieci zostały dotykane, tak samo my usługujący doświadczaliśmy wiele błogosławieństw od tych dzieci. Więc to był niesamowity czas. No, dużo by opowiadać, nie chcę zabierać, bo jeżeli ktoś będzie chciał poznać, w jaki sposób Bóg dotykał dzieci, to służymy tym, żeby poopowiadać w szczegółach. Może coś jeszcze dopowie? Prawie, że ona wszystko już powiedziała, ale dotknięcie tych dzieci, tak że nie było tylko dla nich, ale też i dla nas, też nam otwierał nasze serca i umysły na Jego głos. I dużo nam też powiedział, pokazał. Znaczy, jak otworzymy się na Jego działanie, zrzucimy swoje jakieś myśli i nie będziemy próbowali nic robić po swojemu, to ma wiele błogosławieństw przygotowanych dla nas i obficie nas błogosławi. I tego doświadczyliśmy też na tym obozie. No i też wydarzył się jeden z cudów, którym dziękujemy Bogu za to. Może Mileńka też tutaj powie coś, co się stało, jak byliśmy w restauracji już po obozie. Mieliśmy tam czas wolny, chyba około 3 dni. No i też dziękujemy w ogóle społeczności ateńskiej za opiekę, bo zwiedziliśmy, zaopiekowali się nami, poświęcili swój czas dla nas. Wszystkich, którzy zostali tam jeszcze te kilka dni, mogliśmy razem mieć społeczność, wielbić też wspólnie Boga. Także tutaj mogę z imienia też podziękować i Tamarce, i Zytce, Mieciowi, którzy też tak i nas obwoził wszędzie, żebyśmy mogli zobaczyć te wspaniałe miejsca, które są tam w Grecji.
i wspólnie ten spędzić czas, że nie byliśmy tam skazani jakoś na siebie, tylko faktycznie byliśmy pod opieką tych ludzi przez to działanie Boże, działo przez nich. A mieliśmy taki czas właśnie w restauracji, gdzie byliśmy już na tym po plaży, poszliśmy sobie na obiad i Milenka miała taki okres, że otworzyła swoje serce na Boga i zaufała Panu Jezusowi, tak? No i kiedy już podano nam jedzenie, Milenka się rozpłakała, że bardzo by chciała jeść też takie rzeczy, co my jemy. Tak, powiedz, no powiedz, że... I się zapytała, że czemu ona nie może jeść, a ja mówię, możesz jeść, tylko wystarczy poprosić Pana Jezusa, ale ona mówi, ja nie wiem, jak, co mam zrobić. Ja mówię, kochanie, nic nie musisz zrobić, tylko wystarczy poprosić i zaufać Panu. I chodź, powiedz Panu. A co powiedzieć? A wstydzi się. No i z żoną położyliśmy ręce na naszą córkę i Bóg zrobił swoje, uzdrowił nasze dziecko z wszelkich dolegliwości, których niepokarmowych, które miała nietolerancji i jak to się mówi, tej alergii. Zaczęła jeść, bo ona zawsze jak zjadła coś innego niż te swoje, to miała wysypkę na skórze, brzuszek ją bolał, nic się nie stało. Zjadła od razu pół bochenka chleba, który tam dali na jego przystawkę i teraz ja to i w ogóle w jej oczach była taka radość. W tej restauracji zaczęła wielbić tak Pana Jezusa, że wszyscy patrzyli tam, co się dzieje. I to tak ta radość z niej została, że w samolocie, zanim wystartowaliśmy, to wszyscy słyszeli jej śpiew, jak wielbiła Boga. Także chwała Panu, Bóg działa. Wystarczy, żebyśmy my się otwierali na Boga, pozwolili Mu działać w nas, a On ma wiele błogosławieństw przygotowanych dla nas i chce nas obficie błogosławić. Tylko to zależy, jest tylko też od nas, żebyśmy się otwarli. I też nam to pokazał. My w ogóle ten czas, jak przyjechaliśmy do Grecji, dla mnie to był, byłem w szoku, że w nocy ponad 30 stopni jest. Ja będę mówić, co będzie rano, nie? I rano staliśmy 40 parę stopni, no pięknie, nie? I ja to nie wytrzymam, nie? Ale Bóg pokazał co innego, że 24 godziny praktycznie na nogach, a była siła. W ogóle zmęczenia człowiek nie odczuwał, a najważniejsze, że większość z Was wie, że mam problemy z kręgosłupem i tam jestem przy stanem przedoperacyjnym prawdopodobnie, ale nie wiadomo jak będzie, potrzebuję rezonans do odebrania wędniki. A znaczy Bóg to wszystko uzdrawia, bo na czas obozu od chyba, nie wiem, 5 czy 6 lat przez ten czas, cały okres Bóg mi zabrał ból. Ja w ogóle nie czułem kręgosłupa, nie miałem nic, bez bólu się budziłem. Ja zawsze jak się budziłem, to musiałem się skulać z łóżka, jak taki misiu, żeby normalnie wstać na nogi, a tutaj no, wyskakiwałem jak te chłopcy, których Bóg powierzył tutaj do opieki i w ogóle wspaniałe oddziałanie na chłopca, którzy byli pozamykani i otwierali się, prosili o modlitwę później i widzieliśmy, jak Bóg działał na tych dzieciach, jak otwierali się, płakali, oddawali życie Jezusowi. Był wspaniały czas dla nas też. I widzieliśmy na własne oczy, jak Bóg wspaniale działa. Także dziękujemy Panu Bogu i za to, że mogliśmy tam spędzić czas i choć mieliśmy ataki przed wyjazdem, żeby nie jechać, to nasze ludzkie też były i wymysły, ale dostaliśmy taki werset, który w ogóle mną kierują, ale też przyszedł werset właśnie z Jana 10:27 i to wspaniałe, że pojechałem tam i Bóg mi pokazał, że powiedział, że mam podzielić się tym słowem z chłopcami w pokoju w naszym domku. Podzieliłem się, a później była taka osoba, jaka Iza, która prowadziła takie duchowe z tymi dziećmi nauczania i tak dalej. I następnego dnia ona tym samym wersetem się dzieliła z dziećmi. To było niesamowite działanie Ducha Świętego. To, co Duch Święty mi podpowiedział, że co mnie wzmocniło, z nas wzmocniło, że mamy jechać, bo chociaż mieliśmy wątpliwości tydzień przed wyjazdem samej tej Grecji. I następnego dnia, jak się obudziliśmy, już mówię do Agnieszki, nie, musimy jechać, to my nie idziemy tam dla siebie, tylko dla Pana i żeby Mu służyć. I dziękuję Panu za to wszystko, za to, że mogliśmy służyć Mu, że mogliśmy służyć tym dzieciom, ale także za te osoby, które tam poznaliśmy, wspaniałe, tak jak Dagmara czy Sylwia, niesamowite siostry i chwała Panu za Jego działanie. Dziękujemy. Amen.
piękne świadectwa, bardzo budujące, pokrzepiające, pocieszające i w sposób niewymowny tak naprawdę serce rośnie, aż rwie się do tego z piersi, aby wielbić naszego Boga. Dziękuję, kochani, za te wszystkie świadectwa. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce się podzielić? Tak? Proszę. Dzień dobry, kochani. Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Katarzyna. W życiu nie podejrzewałam, że będę stała w takim miejscu i tu teraz. Chciałam wam tylko tyle powiedzieć i podziękować Panu za to, że postawił na mojej drodze Anetkę, dzięki której wiem, że tu jestem i uwierzyłam w to bardziej, w co kiedyś wierzyłam nie do końca. Chciałam tylko tyle powiedzieć, że zostałam ochrzczona w sobotę. Czuję się w środku niesamowicie. Czuję takie ciepło i taką pogodę ducha. I chciałabym, żeby Pan pomógł mi się przemienić na lepszego człowieka, żeby wszystko to, czego doświadczyłam złego, co złego uczyniłam wcześniej, żeby to znikło i nie wróciło nigdy więcej. I chciałabym was prosić, żebyście mnie przyjęli do swojego zboru. Amen. Kasia rozpoczęła tą serię. Zapraszam. Kochane Kościele, bracia i siostry, bo tak już mogę mówić, stoję tutaj przed wami, aby was prosić, abyście przyjęli mnie do swojej społeczności, do waszego Kościoła. No i powiem krótko, a ciebie, Panie Jezu, proszę, abyś prowadził mnie drogą Ducha Świętego w miłości i w prawdzie, abym mogła jak najbardziej służyć temu Kościołowi, twojemu Kościołowi. Tobie, Panie, chwała. Amen. Witam serdecznie was, bracia i siostry. I chciałam powiedzieć, że mam przeogromną radość. Takie szczęście, jestem szczęśliwa, bo byłam spragniona bardzo Pana Boga. Bo w swoim życiu widziałam, że wiele zmian mi dokonał i wiele pomógł mi i odwagi mi dał do życia. I z tego miejsca chciałam prosić o przyjęcie mnie do wspólnoty i chciałam podziękować wszystkim osobom, które w moim życiu zostawiły taki ślad, że mi pomogły, że tu jestem, że Pan Bóg postawił. Dziękuję Ci, Panie Boże, z mojego serca. Dziękuję Ci za te wszystkie umocnienia, za te wszystkie moje lęki, które mi zabrałeś, za tą miłość, którą wlałeś w moje serce i za tą odwagę. Panie Boże, Ty widziałeś, jaka ja jestem, niepewna, zawsze pokaleczona, która nie umiała zabrać głosu. Kocham Cię, Panie Boże. Jesteś moim tatą. I dziękuję. Chwała Panu. Myślę, że rękę podnosisz. Nie? Dobrze. Kochani, czy ktoś jeszcze? Zatem przyszedł czas, abyśmy się nakarmili Bożym Słowem. Paweł, zapraszam. Witajcie, Kościele. Tutaj się troszeczkę włączę sobie też czas, żebym się nie zagalopował i zostawił też trochę czasu pastorowi Andrzejowi. No to był taki troszeczkę żarcik, ale... Także zeszłym razem, kiedy miałem możliwość tutaj przemawiać, no to mówiłem troszeczkę na temat modlitwy i gdzieś ten temat mi Pan Bóg położył na serce. Mówiłem trochę na temat tego, że troszeczkę mówiłem o modlitwie wspólnotowej, trochę mówiłem o modlitwie osobistej. I mówiłem o tym, że modlitwa jest takim bardzo szerokim, dużym tematem, na który już wiele książek napisano i który jest obecny na kartach Biblii, ale też takim tematem praktycznym, który
każdemu z nas towarzyszy i dlatego myślę, że też warto o tym mówić. I chcę trochę powiedzieć o modlitwie pod tym kątem właśnie modlitwy osobistej. Zacznę od takiego cytatu, który znalazłem, takich słów, które znalazłem w internecie. I to nie jest fragment Biblii, ale pomyślałem, że może warto to przytoczyć, bo jest to ciekawe. Ktoś, kto na swoim blogu pisał po prostu na temat modlitwy, coś takiego napisał. Nasza kultura zawsze przedstawiała modlitwę jako taką zbędną i powtarzalną czynność przed posiłkami i przed snem, w której prosimy Boga o różne rzeczy, a następnie dziękujemy Bogu za to, co mamy. Pod wieloma względami moja żona i ja mamy ten regularny, powtarzalny rytm z naszymi dziećmi, kiedy modlimy się razem każdego dnia. Jeśli chodzi o to, to nie ma nic złego w ofiarowaniu naszych próśb i podziękowań Bogu w tym regularnym rytmie dni tygodnia. Problem polega jednak na tym, kiedy jest to ostateczny cel naszego życia modlitewnego. Kiedy głębie naszego życia modlitewnego można zmierzyć tylko w pojedynczych, skończonych chwilach przed posiłkiem lub przed snem. I myślę, że to jest takie ciekawe, co ten człowiek napisał i prawdziwe. Można by zadać sobie takie na wstępie pytanie, czy moje życie modlitewne jest płytkie, powierzchowne, czy jednak jest w nim głębia. Czym jest modlitwa? Często, być może gdzieś tam, jeżeli byśmy przeglądali sobie na przykład internet w dzisiejszych czasach i patrzyli jakieś definicje, jakie ktoś ułożył modlitwy, ponieważ takiej jednej definicji modlitwy w Biblii raczej nie znajdziemy, to byśmy natrafili na takie coś jak, ja trafiłem na coś takiego, już to słyszałem wiele, wiele razy, że modlitwa jest to po prostu rozmowa z Bogiem. Taka definicja. Modlitwa jest to po prostu rozmowa z Bogiem. I jak się zastanawiałem nad tym, to sobie myślę, że podoba mi się ta definicja, ponieważ ona jest prosta i krótka, ale trzeba by było dodać, że jednak nie obejmuje jakby wszystkiego, ponieważ są pewne, można powiedzieć, sposoby naszej modlitwy, coś, co wyrażamy do Boga, na przykład dziękczynienie, czy na przykład jakiś spontaniczny akt uwielbienia, na przykład dziękuję Ci, Panie, że właśnie uzdrowiłeś naszą córkę, wychwalamy Cię, tak, to co słyszeliśmy. I wtedy na taką modlitwę Bóg nie odpowiada, w tym sensie, że nie ma tej komunikacji w dwie strony, prawda? Czyli, że a jednak jest to modlitwa, czyli ja bym do takiej definicji dodał, że pewne jeszcze kwestie. Ale podoba mi się taka uproszczona definicja modlitwy, że modlitwa jest to po prostu rozmowa z Bogiem. Dlaczego jest to prawda w wielu przypadkach? Ponieważ i na tym w sumie chciałbym się troszeczkę bardziej właśnie skupić i dlatego będę się trochę odwoływał do tej jakby na potrzeby nasze teraz tej definicji. Rozmowa z Bogiem. Żeby była rozmowa, no to musimy mieć dwie osoby. Musi być dwie osoby, które jedna osoba mówi i słucha i druga osoba, która tak samo mówi, ale też słucha. I ja jestem osobą i Bóg tak samo jest osobą i mamy tu ten warunek spełniony. Możemy mówić o rozmowie i też rozmowa jest czymś takim, co towarzyszy relacji. Przeważnie rozmawiamy z ludźmi, z którymi jesteśmy w relacji. Zdarzają się oczywiście takie rozmowy, gdzie jakieś przypadkowe spotkania, gdzie mamy jakąś krótką rozmowę z kimś, natomiast przeważnie rozmawiamy z kim jesteśmy w jakiejś relacji. Weźmy na przykład taką relację przyjacielską, gdzie mamy jakiegoś przyjaciela, jakąś przyjaciółkę i wtedy rozmawiamy przeważnie z taką osobą, z którą jesteśmy w relacji, czy w jakiejkolwiek innej też. I też zauważamy, że jeżeli dbamy o relacje i jeżeli pielęgnujemy relacje, jeżeli się spotykamy, jeżeli rozmawiamy, to przeważnie ta relacja, z którą mamy z jakąś osobą, się pogłębia. Ona się zmienia z czasem, ta relacja. I przeważnie ta relacja się, można powiedzieć, pogłębia w tym sensie, że coraz bardziej poznajemy osobę, z którą jesteśmy w relacji, jeżeli o tą relację dbamy. Wtedy też rozmowa z taką osobą się zmienia. Ona nie jest już taka, jak na początku była.
Na początku, jak się z kimś zapoznajemy, to rozmowy są takie często nerwowe, dużo staramy się mówić, gdzieś tam mało słuchamy przeważnie też i to są jakieś takie tematy bezpieczne. Z czasem, kiedy z kimś mamy lepszą relację, to ta rozmowa też ma inną jakość, ona się zmienia, jest bardziej głęboka, inne tematy się pojawiają, inny jest też sposób rozmowy i prawdopodobnie też więcej zaczynamy słuchać wtedy. Więc jeżeli byśmy to popatrzyli, przełożyli sobie na relację z Bogiem, to raczej powinno być tak, że z czasem ta rozmowa nasza z Bogiem staje się inna, ona się zmienia w jakiś sposób. Ona nie jest taka sama jak na początku, kiedy przyszliśmy do Chrystusa, ale przechodzi z biegiem czasu proces jakichś zmian, przeobrażeń, ponieważ nasza relacja z Bogiem się zmienia, prawda? I teraz możemy też sobie zadać pytanie, czy moja modlitwa jest taka sama jak 10-15 lat temu, rok temu nawet, czy nawet kilka miesięcy temu, kiedy przyszedłem do Chrystusa, czy ona jest taka sama, ta moja rozmowa z Bogiem, ta moja modlitwa, jaka była wtedy przy nawróceniu, czy ona się zmieniła, czy ewoluuje w cudzysłowie, czy się zmienia na lepsze, czy ona się pogłębia, czy zmienia się jej charakter. Moglibyśmy sobie takie pytania też zadać, bo jeśli, myślę sobie, że jeżeli nasze, czasami się używa takiego stwierdzenia, też życie modlitewne wygląda tak samo, jak kiedy przyjdziemy do Boga, to coś jest nie tak i musimy się nad tym zastanowić. Także może jeszcze troszeczkę o tych zmianach. Ja bym chciał powiedzieć trochę, jeżeli mi się uda czasowo, o tym, jak gdzieś to wyglądało na moim przykładzie mojego życia modlitewnego, ponieważ myślę sobie, jakbyśmy tylko patrzyli na Biblię i dali przykłady biblijne, pokazywali, no to byśmy mogli sobie myśleć, no tak, ale to jest Biblia, a tu jest nasze życie i tak dalej. Dlatego chcę może pokazać na przykładzie swoim, ponieważ no od mojego narodzenia na nowo minęło już chyba z 13 lat i myślę, że różne etapy też przechodziłem, więc myślę, że mogę się troszeczkę cofnąć i pokazać, jak to było. I jedną, myślę, że taką zmianą, która następuje w naszym życiu modlitewnym, po tym, jak przychodzimy do Boga i z biegiem czasu, jest to, że jest ta zmiana od mówienia do słuchania. Mniej zaczynamy mówić, bądź nie mówimy aż tyle, co na początku mówiliśmy, a więcej zaczynamy słuchać w tej naszej modlitwie. I może przytoczę taki fragment, który jest, myślę, ważny w tym momencie. To będzie fragment z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, i to będzie 5-15. I powiem wam od razu tak, to jest taki bardzo znany fragment, to jest Mateusz 6, 6 rozdział, 5-15. To jest fragment, w którym Pan Jezus uczy tych, którzy gromadzili się przy Nim jako Jego potencjalni uczniowie, uczy ich, jak się modlić. I tam spadają te słowa tej modlitwy, jak je znamy pod modlitwą Ojcze Nasz. Ja to chcę przeczytać z parafrazy, z takiego przykładu parafrazy Słowo Życia, bo wiecie, czasami mam wrażenie, jeżeli my znamy niektóre fragmenty tak bardzo, czasami one wpadają po prostu jednym uchem, wypadają drugim, bo po prostu tak dobrze je znamy, żebyśmy mogli je z pamięci recytować i po prostu wydaje mi się, to my już po prostu to znamy na pamięć, więc chcę troszkę, żeby to zabrzmiało bardziej świeżo, więc przeczytam to troszeczkę z innego przykładu, więc możecie posłuchać. Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jako budnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic na pokaz. Zapewniam was, już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi. On cię nagrodzi. Nie róbcie z modlitwy paplaniny jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze go o coś poprosicie. Zwracajcie się do Boga tak.
Nasz Ojcze w niebie, niech Twoje święte imię będzie uwielbione. Niech nadejdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola wypełnia się na ziemi tak jak w niebie. Zapewnij nam codzienny pokarm. Przebacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy tym, którzy zawinili wobec nas. Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie i wybaw nas od złego. Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, lecz jeśli nie wybaczycie, i on wam nie wybaczy. I to jest troszeczkę inaczej brzmi niż te słowa, które gdzieś tam znamy. Natomiast może odnośnie tego, co przeczytaliśmy, kilka słów. Zauważcie, tutaj Pan Jezus mówi, że zamknij się w swoim pokoju, znajdź sobie takie miejsce odosobnienia, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał, gdzie będziesz tylko ty i Bóg. Zamknij się w swoim pokoju i tam się módl do Ojca. I później mówi, módlcie się w takich słowach, tak się módlcie. I teraz ja jako osoba, która była wychowana w takim domu katolickim, gdzie praktykowało się tą religię katolicką w ten sposób, że były te wszystkie święta, każda niedziela była do kościoła. Ja byłem też uczony takich formułek modlitewnych, w rodzaju modlitw takich, Aniele Boży od małego, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, tego typu modlitw. I to było coś, czego byłem uczony. I myślę, że w każdej religii chyba są takie formułki modlitewne, które mają ułatwić ludziom to, żeby się w jakiś sposób profesjonalnie do Boga zwracać, nie? Ale jednocześnie sprawia to, że nie angażują swojego serca w tą modlitwę, nie używają swoich słów, więc jest to po prostu bardzo uboga forma modlitwy. I z tych wszystkich, które wymieniłem, to jedynie właściwą byłaby Ojcze Nasz, ponieważ ją znajdujemy w Biblii, prawda? Biblia nie mówi nic nam o tym, że powinniśmy się do aniołów modlić, dlatego nie uważa modlitwy Aniele Boży za coś, co powinno się uczyć dzieci. Mogą z tego wyniknąć też pewne problemy w zwracaniu się do aniołów. Także Biblia nas tego nie uczy, więc z tych modlitw, które wymieniłem, to ta modlitwa Ojcze Nasz byłaby taką, którą myślę, że jak najbardziej można w cudzysłowie odmawiać. Ale teraz to, co nauczył Pan Jezus, uważam jedynie za taką bazę, czy taki można powiedzieć szkielet. Jako dobry nauczyciel Pan Jezus pokazał jedynie w mojej ocenie pewne takie punkty, w oparciu o które nasze życie modlitewne, nasza modlitwa, nasze zwracanie się do Boga, to co do Boga mówimy, powinno się obracać. Czyli niekoniecznie chodzi o to, tak jak uczył Pan Jezus, żeby wejść, zamknąć się do tego pokoiku i przez godzinę czasu odmawiać Ojcze Nasz, nie? Bo powiemy to w 20 sekund i czy to miałby być koniec naszej modlitwy? No nie, prawda? Jesteśmy razem z Bogiem na tej modlitwie i jest coś o wiele więcej. Więc to byłyby tylko takie punkty. Warte, myślę, zauważenia w tej modlitwie jest to, że na początku Pan Jezus mówi o trzech rzeczach odnoszących się do Boga. Mówi, niech Twoje imię będzie uwielbione, Boże. Możemy to na różne sposoby robić. I to często słyszymy tutaj też w kaplicy, gdzie jest to imię Boże wywyższane. Z naszych serc płynie to, żebyśmy chcieli, żeby imię Boga było wywyższone, żeby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa się rozniosło po całej Polsce, po całym świecie, żeby ludzie to imię znali, żeby je wywyższali. I to jest to, co zwrócił pierwsze Pan Jezus uwagę w tej modlitwie. Drugą rzecz, jaką pokazał, zauważcie, jest niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech przyjdzie Twoje królestwo. I może dwa słowa jeszcze, nie chcę, żeby to mi się wszystko tak rozciągnęło, ale jest to ciekawa rzecz, bo w danym czasie, kiedy Pan Jezus mówił to do uczniów gromadzących się wokół Niego, Żydzi doskonale, w cudzysłowie, wiedzieli, jak się modlić. Oni mieli mnóstwo ułożonych modlitw i mieli swoje sposoby modlitwy w synagogach. Pan Jezus natomiast zupełnie mówi co innego. I wydaje mi się, że było to pewnym szokiem dla tych, którzy się gromadzili, Żydów wokół Niego, bo On zupełnie co innego im powiedział. Módlcie się w ten sposób. Nie uczył ich formułki modlitewnej innych rabinów, ale powiedział im, módlcie się w ten sposób, aby przyszło królestwo. Teraz zauważcie, że my
Szczerze powiem, ja rzadko tutaj słyszałem taką modlitwę: Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo, nie? I wydaje mi się, że rzadko modlimy się o to, żeby przyszło Twoje królestwo, ponieważ mało rozumiemy to Królestwo Boże. Ogólnie, wydaje mi się, że ogólnie chrześcijanie bardzo mało rozumieją na temat Królestwa Bożego, mało się na ten temat naucza i myślę, że też z tego powodu rzadko wzywamy właśnie tak jak tu: Panie, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech to całe, w cudzysłowie, dziadostwo, które tu jest, niech to wszystko się skończy. Twoje królestwo, gdy tu zapanuje na tej ziemi, powstaną zupełnie inne rządy, rządy Chrystusa tu na ziemi. Nie będzie tych rzeczy, które mamy już teraz podczas tych skorumpowanych rządów, skorumpowanych grzesznych ludzi. I to jest to wołanie o to królestwo. Mówię bardzo o krótkim skrócie. Ale zauważmy, że to tego uczył Pan Jezus, nie? Wzywajcie, by to królestwo nastało. I trzecia rzecz, która powiedział odnoszącą się do Boga, to było: niech Twoja wola się dzieje tu na ziemi, tak jak się wypełnia w niebie. I myślę, że to jest znowuż cały szeroki temat, który powinien towarzyszyć naszemu życiu modlitewnemu. I sądzę, że tutaj często słyszę też, że modlimy się: Panie, ale niech Twoja wola się wydarzy. Tak? My chcemy, żeby Twoja wola się działa odnośnie mojego życia, odnośnie naszego zboru, odnośnie Polski. Niech Twoja wola się dzieje. Ale znowuż, żeby wola Boża mogła się wydarzyć, my musimy wiedzieć, jaka jest wola Boża odnośnie mojego życia. Bo Bóg chce mną posłużyć w wykonaniu Jego woli. W tym zgromadzeniu, w tym narodzie, prawda? Wobec ludzi, którzy są wokół mnie. Ja muszę znowuż to wiedzieć. I tu już się zaczynają pewne schody. O tym dlatego też chcę mówić, bo nie jest to do końca takie proste, jak często rozmawiam z ludźmi. Nie zawsze wszyscy i każdy wie dokładnie, co Bóg ode mnie chce, co mam robić w danej sytuacji. Stąd też, dlatego też mówię o tym, o modlitwie jako rozmowie z Bogiem, ponieważ ten aspekt modlitwy jako słuchanie Boga jest bardzo też ważny, bo dzięki temu też rozpoznamy Bożą wolę dla naszego życia, bo jeżeli będziemy umieli Boga słuchać i wiedzieli, jak Bóg mówi, jak Go słuchać, będziemy także dowiadywali się od Niego przede wszystkim tego, co On dla mnie zaplanował, co chce, żebym ja robił, i wtedy Jego wola może się za pomocą mnie realizować. Że ja tej woli nie będę znał wobec mojego życia, ja będę po omacku mniej lub bardziej to działał i jest duża szansa, że tej woli Bożej nie będę w stanie zrealizować w swoim życiu. I dopiero w tej modlitwie Ojcze Nasz Pan Jezus mówi znowuż po tych trzech rzeczach odnoszących się do Boga, są trzy rzeczy odnoszące się do naszego życia. Nasze potrzeby, nasz codzienny chleb, o tym, żeby Pan nam wybaczył, jeśli w czymś zawiniliśmy, jeśli gdzieś upadliśmy, i kwestia żebyśmy nie ulegli pokusie, tu jest właściwsze tłumaczenie było, żeby Pan nas nie wprowadzał w próbę. Pan Jezus tego uczył. Jeżeli przypomnimy sobie Hioba, jak Pan go poddał próbie, jego wiarę, znamy Hioba bardzo dobrze, no to wiemy, że ta próba była bardzo ciężka, choć Hiob wytrwał w tej próbie wiary, prawda? Więc nas, chrześcijan, też dotykają różne próby wiary, w których nasza próba jest testowana, jak się zachowamy, jak z tych prób wyjdziemy. Jednak Pan Jezus uczy, byśmy się modlili, by Pan nas nie wprowadzał w tą próbę, tak? Bądź byśmy się mogli modlić, żebyśmy mogli tą próbę po prostu zwycięsko przejść naszej wiary. Zauważcie, czyli Pan Jezus też pokazuje pewne akcenty. Najpierw trzy rzeczy odnoszące się do Boga. Jeśli je ustawimy w modlitwie najpierw, to myślę inaczej będzie ta modlitwa odnosząca się do tych naszych potrzeb, do rzeczy, które nas, naszego życia powierzamy Bogu. Więc myślę, że warto w tych kilka rzeczy odnośnie tej modlitwy Ojcze Nasz powiedzieć, więc traktuję ją po prostu jako taką bazę, jako taki szkielet, gdzie może ona nam, jak ją wypowiemy, tą modlitwę, jak idziemy na modlitwę z Bogiem, może on nam przypomnieć pewne rzeczy po prostu. Może warto się nią też pomodlić. Więc w cichym miejscu, na odosobnieniu, gdzieś, gdzie nikt nam nie przeszkadzał. Ja pamiętam taki czas, kiedy przyszedłem,
kiedy przyszedłem do Chrystusa, kiedy miałem swoje pierwsze spotkanie z Duchem Świętym, narodziłem się na nowo, doświadczyłem spotkania z Bogiem. Pierwszy raz w moim życiu to było jakieś tam właśnie 13 lat temu. I zaczął się w moim życiu niesamowity przełom, bo pierwszy raz doświadczyłem tego, że Bóg jest realny, Bóg jest prawdziwy. Doświadczyłem spotkania z Duchem Świętym. Nie będę tego wszystkiego opowiadał, bo nie ma na to czasu. Ale jako katolik chodziłem na mszę całe moje życie, 20 ponad lat, prawie 30 lat. Zawsze słyszałem o Bogu, a nigdy z Bogiem w tą relację tak naprawdę nie weszłem. Więc kiedy już doświadczyłem spotkania i realności Boga, u mnie zaczął się taki etap, że zapragnąłem być właśnie sam na sam z Bogiem. Nie wiem, Bóg to czynił w taki sposób, że mnie po prostu przyciągał do siebie, w ten sposób, że chciałem bardzo właśnie, tak jak Pan Jezus tutaj uczy, być sam na sam z Nim tylko, oddzielić się od ludzi i po prostu gdzieś rozmyślać o Nim, modlić się do Niego, rozmawiać, po prostu przebywać z Nim. Miałem takie bardzo, bardzo duże pragnienie, żeby właśnie w ten sposób się modlić, tak na takim odosobnieniu. I kiedy poszedłem rok później do zakonu katolickiego, do klasztoru, byłem tam 2 lata, już jako wierzę nowonarodzony człowiek, który nie znał po prostu innej drogi służby Bogu, tam miałem podczas tego pierwszego roku mojego życia tam troszeczkę więcej czasu, bo jest to taki w klasztorze rok nowicjatu, to jest taki rok, jest na to czas, więc nikt mi nie przeszkadzał w tym, żeby pójść do kaplicy i tam przesiadywać ile tylko chciałem, na ile jeszcze po całym dniu gdzieś tam obowiązków nie byłem śpiący i po prostu siedziałem przed Bogiem i chciałem z Nim spędzać czas. I powiem Wam, to był taki ciekawy czas, bo myślę, sporo się nauczyłem wtedy. Miałem oczywiście ten komfort, bo nie wszyscy są na takim etapie życia, gdy przychodzą do Chrystusa, mogą sobie pozwolić na to, żeby spędzać w ten sposób czas przed Bogiem właśnie w samotności, w ciszy i żeby przed Nim po prostu być, bo ktoś przyjdzie do Boga, kto jest ojcem, matką, ma rodzinę, obowiązki, to wszystko, trudno jest ten czas wygospodarować. Ale jeżeli jesteśmy w takim czasie, gdzie i w takim momencie swojego życia, gdzie możemy sobie na to pozwolić i jeśli nie praktykowałaś tego, nie praktykowałeś, to zachęcam cię do tego, żeby to zacząć po prostu robić. I jeżeli masz tą możliwość, bo jeżeli jest na to czas, spróbuj to robić, być przed Panem, wyciszyć się z tego natłoku wszystkich różnych myśli i wtedy Duch Święty do nas po prostu zaczyna mówić i możemy się po prostu zacząć uczyć też, jak Duch Święty mówi, bo może być tak, że po prostu później nastąpi inny etap w naszym życiu i tego czasu już na to po prostu nie będzie, więc jeżeli masz taki czas, jesteś może młodą osobą, a może po prostu masz taką możliwość, że jesteś na takim etapie życia, zachęcam, żeby po prostu tak zacząć to praktykować i takie spędzenie czasu po prostu z Panem w ciszy, bo potem po prostu może już nadejść inny etap w życiu, tak jak teraz ja mam na przykład taki etap w życiu, że mało mam takiego czasu i trudno mi taki czas wygospodarować, ale to, czego w tamtym okresie się nauczyłem, to też owocuje w tym czasie teraz. Także myślę, że to by była część taka druga tematu modlitwy i myślę, że jest jeszcze dużo, dużo do powiedzenia, także może następnym razem będę chciał powiedzieć o tym konkretnie, w jaki sposób Bóg mówi, żebyśmy po prostu też uczyli się po prostu Go słuchać i być wrażliwi po prostu na Jego głos. Amen. Dziękujemy Panu Bogu za to słowo, które przyniosłyśmy. Zapraszam zespół. Kochani, przed nami czas uwielbienia. Wyjątkowy, szczególny czas nabożeństwa, aby ta radość i chęć wielbienia Boga, to jest ten czas, kiedy to może wyjść z nas, wyjść na zewnątrz. Dlatego szczerze zachęcam, nie hamujmy się przede wszystkim, tylko jak te małe dzieci ze szczerością przychodzą naszego Pana, aby wielbić Jego imię
i róbmy to całym sobą.
Słowo w sercu moim jest, Ty żyjesz we mnie, wzbogacasz życie me. Twoje błogosławieństwo wciąż zadziwia mnie. Twa siła i moc wzmacnia mnie. Będę wielbić Cię za każde błogosławieństwo. A gdy ciemność mnie otoczy, też zaśpiewam Ci, błogosławię Cię, Panie mój, błogosławię Cię, błogosławię Cię, Panie mój, błogosławię święte imię Twe. W tym słowie powiedziałeś, nie bój się, pójdziesz przez wody, nie zaleją Cię, przez doliny przejdę, tam jesteś Ty. W sercu moim pieśń miłości, błogosławię Cię. Ktoś mnie otoczy, też zaśpiewam Ci, błogosławię Cię, Panie mój, błogosławię Cię, błogosławię Cię, Panie mój, błogosławię święte imię Twe, błogosławię Cię. Tak, Panie, błogosławimy Twoje święte imię. Jeszcze wcześniej wyśpiewaliśmy, że Jezus jest Królem, prawdziwym Panem i Zbawicielem. Panie, ja Ci dziękuję za każde ochocze serce, które dzisiaj pragnie wołać, że Jezus jest moim Królem, Panem i Zbawicielem. Panie, dziękuję Ci za to, że moja wdzięczność, Panie, rośnie z każdym dniem, Panie, życia z Tobą. Panie, świadomi jesteśmy tego. Ja jestem świadomy, jak ogromny dług, Panie, został spłacony po to, abym mógł żyć. Po to, abym tu dzisiaj w obecności Ducha Świętego, w majestacie Jezusa Chrystusa mógł powiedzieć, że Pan Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. To są usta, które wymawiają, ale serce w to wierzy. Kochani, cieszmy się, uradujmy się z naszego zbawienia. Niech radość będzie pełna, bo miłość Chrystusa jest pełna. Ten, który wlewa w nasze serce, wypełnia nas swoim jestestwem, swoją miłością. Daje nam wszystkiego, co jest potrzebne, aby pełnić nasze zbawienie. Dobry Ojcze,
Nie ma słów, które potrafią wyrazić naszą wdzięczność, ale także świadomi tego, przed jak wielkim majestatem stoimy. Prosimy Cię, jako Twoje dzieci, abyś, Panie, dotykał naszych serc, Panie. Wylewaj ciągle swojego ducha. Dobry Ojcze, póki starczy mi tchu, będę wołał, abyś pomnażał nam, Panie, wiarę i mocno trzymał w swoim ręku. Bo niczego bardziej nie potrzebujemy. Nic na tym świecie, Panie, nie jest w stanie mnie zatrzymać. Wielbimy naszego Boga, kochani. Pani, przyjdźmy do naszego Boga z indywidualnymi modlitwami. Zachęcam z całego serca. Panie, dziękujemy Ci za łaskę, dzięki której dzisiaj stoimy w tym miejscu, oczyszczeni krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za nowe życie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Radujemy się tym wszystkim, Panie. I chcemy dzisiaj wylewać swoje serca przed Tobą, głośno mówiąc, że jesteś Bogiem naszego życia, że w Tobie jest wszystko, czego potrzebujemy i pragniemy, że Ty sam wystarczysz, Panie. Przynosimy Ci też, Boże Wszechmogący, te wszystkie osoby, które wczoraj przyjęły chrzest, abyś Ty, Panie, tych ludzi trzymał w swoich ręku, abyś Ty ich błogosławił, aby, Panie, ich życie było błogosławieństwem też dla wszystkich tych, z którymi się będą spotykali każdego dnia. Proszę też o tych, którzy są przed tymi decyzjami, Panie, abyś ich prowadził, Panie, w swojej miłości, mądrości, dobroci, Panie, aby oni któregoś dnia wyznali swoją wiarę właśnie poprzez wodny chrzest. Dziękuję Ci za wszystkie cuda, które czynisz od dłuższego czasu pośród nas, Panie. Wdzięczni za to jesteśmy i radujemy się przez Jezusa naszego Pana. Amen. Amen.
Dziękuję Ci, Boże, za każdy dzień, który nam dajesz, Boże. Dziękuję Ci za ten wczorajszy dzień, że z jakąś częścią zboru mogliśmy razem być, Panie. Dziękuję Ci też za tę możliwość chrztu, za wczorajsze nabożeństwo, za dzisiejsze, Panie. Dziękuję Ci za to, że wyciągnąłeś rękę i dajesz nam możliwość stać przed Tobą, Panie, że nie jesteś ograniczony ani miejscem, ani czasem, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś tym, który dotrzymuje słowa, Panie, który jest wierny, który jest, jak mówi Twoje słowo, bliżej niż na wyciągnięcie ręki, Panie. Dziękuję Ci za łaskę, że zechciałeś uczynić ze swoich dzieci, Panie, swoją świątynię. Dziękujemy Ci, że możemy, Panie, stanąć przed Tobą w każdym czasie, bo jesteś w nas, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twojego ducha. Niech Twoje imię doznaje czci, Boże, bo jesteś Tego godzien. Niech przyjmie chwała i cześć. Niech przyjmie chwałę i cześć.
Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. A przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem i nadal Nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy ja coś czynię, któż to zmieni? Chwała Bogu Ojcu. Thank you.
Kochani, przed nami ostatnia pieśń tego uwielbienia. Jako bracia i siostry mamy ten przywilej i możliwość, że możemy się modlić o siebie nawzajem. Zanieśmy zatem prośbę do naszego Boga, aby właśnie mocno trzymał w ręku tych wszystkich nowo ochrzczonych wczoraj naszych braci i siostry. Kochani, zawołajmy także o naszego brata Artura, który zmaga się z bólem, dolegliwościami zatok, aby dobry Bóg przyszedł do jego życia z uzdrowieniem, aby ulżył temu bratu, naszemu kochanemu w cierpieniu. Kochani, mamy też prośbę, abyśmy się pomodlili o Mariolę. Mariola, która jest chyba w szpitalu jest teraz i potrzebuje Bożego uzdrowienia, Bożej interwencji, potrzebuje Bożego dotyku w swoim życiu, aby dobry Bóg, bo jest to choroba, którą tylko Bóg może postawić ją na nogi. Więc zawołajmy także o Mariolę, ale jest także prośba o, abyśmy zawołali o Edwarda. Edward, który w swoim życiu potrzebuje nawrócenia. Edward, który jest daleko od Boga. Edward, który wpadł w sidła alkoholizmu. Ale przecież wiemy, że dobry Bóg nie z takiego łajna wyciągał niejednego z nas. Kochani, módlmy się o tych wszystkich, o których tu przed chwilą wspomniałem, a także o tych, których nie wymieniłem z imienia, a nosimy w swoim sercu. Niech zabrzmi teraz w tej kaplicy gromka modlitwa dzieci Bożych do naszego Ojca. Dobry Ojcze, przede wszystkim damy Ci podziękować za tę możliwość, Panie, że możemy tutaj stawać przed Twoim obliczem, aby zanosić prośby i stawiać się, Panie, za tymi wszystkimi ludźmi, Panie, których wymieniłem. Pragnę, Panie, podziękować za każdego wczorajszego, każdego, który wyznał, że jesteś Jego Panem i Zbawicielem. Przecież dziękuję za to, bo to Ojciec daje Twojemu Zbawicielowi dzieci. Dziękuję Ci, że dobry i wielki Bóg ciągle przywozi łaskę do nas, powołuje, nawraca, przebacza i namaszcza kolejnych ludzi. Panie, proszę Cię bardzo o naszego brata, Ty, który lekarz doskonały, otrzymał uzdrowienie do naszego brata. Aby za to przewodnik Bóg, Panie, aby nie jest Panie, może zawsze spokojnie, Panie, Panie, że z tych lekarzy, Panie, to kogo Pan przyjdzie do Ciebie, Panie, także Mariolę, Panie, proszę Cię, Panie, abyś postawił na nogi, Panie, to są rzeczy, Panie, Ty, Panie, znasz tak, ale Ty jesteś, wierzysz, że Ty jesteś w stanie postawić Cię na nogi. Dziś tak się bardzo, Panie, który z tego, Panie, Ty się nie odbierz. On nie podejmie decyzji, że on zmieni swoje życie, Panie, to umrze. Już jest Panie. Daj mu szansę. Daj mu szansę, Panie, poznać Twoje dobro i Twoją łaskę. Wszystkie medy.
Tobie, Panie, niech będzie chwała. Alleluja. Amen. Przed nami czas Wieczerzy Pańskiej. Cieszę się, że dzisiaj w Wieczerzy Pańskiej będą brały udział też osoby, które można powiedzieć są naszymi braćmi, siostrami w pełnym tego słowa znaczeniu. Wczorajszy chrzest umożliwił to. Przypomnę tylko, że do wieczerzy właśnie mogą przystąpić ci, którzy są oddani całkowicie Jezusowi Chrystusowi, poddali swoje życie Panu. Osoby, które przyjęły chrzest, bądź zgłosiły takie pragnienie. I zawsze apeluję, jeżeli spełniam te wszystkie warunki, a jednak gdzieś narozrabiałam, to zanim sięgnę po chleb i wino, mogę jeszcze wyciągnąć rękę do zgody, mogę przeprosić. Mogę się pojednać, aby, jak Słowo Boże mówi, przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi, abym nie był winien ciała i krwi Pańskiej. Kiedy będziemy roznosić wieczerze, proszę osoby, które przyjmują wieczerze, aby wstały w tym czasie. I mamy taki zwyczaj wewnętrzny, że kiedy bierzemy chleb do ręki, to czekamy, aż wszyscy go otrzymają i dopiero go spożywamy. To taki wyraz naszej wspólnoty i jedności. Czytamy słowa ustanowienia. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, który był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Panie, po raz kolejny słyszymy te słowa, Panie, które wypowiedziałeś. I dziękujemy Ci, Panie, bo zaufaliśmy Tobie, zaufaliśmy temu słowu. I oto dzisiaj jesteśmy, Panie, aby Cię wspominać, Panie, aby dziękować. Aby, Panie, przypominać sobie, że zostałeś potraktowany niegodnie, Panie. Zostałeś poniżony, a my dzisiaj, Panie, otrzymaliśmy od Ciebie godność, aby być, Panie, w Twoim Kościele, aby być tymi, których wybrałeś, Panie. Aby sięgać po chleb, Panie, po pamiątkę tego, co wydarzyło się, Panie, na krzyżu. Dziękuję Ci, Boże, że uczyniłeś nas godnymi, a nim nie byliśmy, Panie. Dostaliśmy z łaski, Panie, ten dar. Niech będzie uwielbione Twoje imię. Amen. Amen. Musimy się wykazać cierpliwością. Dzisiaj jest nas trochę więcej.
Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że przyjąłeś na siebie karę za mój grzech. Dziękuję Ci, Panie, że Ty tak bardzo mnie kochasz i każdego z nas, że zdecydowałeś się na taki krok. Panie, to jest nie do pojęcia. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś nam Kościół, w którym możemy wspólnie to wspominać, przypominać sobie, dziękować Ci i wspólnie Ciebie uwielbiać. Panie, Kościół jest coś fantastycznego. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś Kościołowi właśnie tą pamiątkę, żeby podkreślić wyjątkowo, że to nie jest zwykłe zgromadzenie ludzi, ale właśnie Kościół. Nie organizacja, ale Kościół, Twój Kościół. Panie, dla Twojej chwały Ciebie chcemy uwielbiać, Ciebie chcemy wywyższać, Tobie chcemy dziękować. Twoje imię niech będzie uwielbione. Chwała Tobie, Panie i Ojcze. Amen. Amen. Spożywamy chleb. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie Boże, za Zbawiciela Jezusa Chrystusa, za to, że wziął na siebie wszystkie nasze winy. Z łaski, dlatego, że tak chciał. I dzisiaj głośno mówimy, że On zmarł na krzyżu, został złożony w grobie, ale dnia trzeciego powstał z martwych i obiecał, że przyjdzie po swój Kościół. Dlatego dzisiaj wyznajemy głośno, że oczekujemy Jego powtórnego przyjścia w chwale. Amen. Kto spożył wieczerzę, niech usiądzie. Jeżeli ktoś wczoraj śledził wieczorne nabożeństwo i kazanie, no to będzie miał troszeczkę ułatwione słuchanie dzisiejszego, ponieważ to jest jakby kontynuacja, aczkolwiek może również być wysłuchiwane bez zwrócenia uwagi na to, co było wcześniej. I nasz temat, który zawsze interesuje ludzi, brzmi, co znaczy być wolnym człowiekiem. Co znaczy być wolnym człowiekiem? I znowu, gdybyśmy zadali pytanie, tak jak wczoraj mówiłem o tym, pytanie do wczorajszego kazania. Jaka jest droga do wolności? No to pewnie byłoby cała masa odpowiedzi. Ale i dzisiaj, kiedy zadalibyśmy pytanie, co znaczy być wolnym człowiekiem, to również byłaby masa różnych odpowiedzi i pewnie byśmy się zdziwili przynajmniej niektórym z tych odpowiedzią, bo one by świadczyły o tym, że ludzie, którzy odpowiadają, nie chcą być wolni. Ale zakładamy, że większość słuchaczy to albo wierzący, albo zainteresowani drogą uczniostwa. I w tym gronie możemy dzisiaj spokojnie
zastanowić się, co to znaczy, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Co z tego wynika? Bo musimy sobie zdać sprawę z pewnej niezwykle istotnej rzeczy. Mianowicie postawienie takiej tezy, że jestem wolnym człowiekiem, tak naprawdę nic nie zmienia w moim życiu. Dopiero wtedy, kiedy ta wolność zaczyna w praktyczny sposób funkcjonować w moim życiu, to ja doświadczać zaczynam wolności. Nie tylko znam definicję, nie tylko potrafię ją biblijnie uzasadnić, ale jej doświadczam. Czyli mam jakby osobistą korzyść z tego, że jestem wolnym człowiekiem. Dam wam przykłady tego, jak ludzie, wierzący ludzie, niewątpliwie ludzie zbawieni, nowonarodzeni, jak nie korzystają ze swojej wolności. Nie będę się odnosił do innych przykładów. Znam ludzi niewątpliwie narodzonych na nowo, niewątpliwie zbawionych, ale nie korzystających ze swojej wolności, bo po pierwsze, ludzie ci ciągle w jakiś sposób są związani ze swoim starym życiem. Poprzez jakąś przypadłość, na przykład papierosy, poprzez alkohol. Ja nie mówię, że upijają się regularnie, ale co jakiś czas gdzieś ich tam pociągnie. Później pokutują, płaczą, modlą się, ale zdarzyło się. To zdarza się czasami przez wiele lat jedno i drugie. Po drugie, sposób myślenia. Co ja myślę o sobie? Zwykle ludzie o sobie źle myślą. Myślicie, że myślą dobrze? Nieprawda. Źle o sobie myślą. Uważają się za niegodnych. Uważają, że są tacy beznadziejni, że się do niczego nie nadają. Ale kiedy stali się wolnymi ludźmi w Jezusie Chrystusie, to zmieniło się ich myślenie? Powiem wam, że często zauważam, że nie. Bardzo często słyszę od niewątpliwie zbawionych ludzi, a ja to jestem taki beznadziejny. No, fantastyczna rzecz. Bóg ma beznadziejne dziecko. Niezły ojciec. Albo ktoś inny, to jest ten wyższy, w cudzysłowie, wyższy poziom uduchowienia. O, chwała należy się tylko Bogu. Ja to jestem taki robak, to nieważne. Czyżby? Czy Biblia nie mówi, ta moja Biblia tak mówi? Bogami jesteście? Czy Biblia to mówi, czy nie? Mówi, prawda? To o co Biblii chodzi? No o to, żebyśmy znali i szanowali swoją godność. Jesteś dzieckiem króla, prawda? Jeśli jesteś zbawiony, jesteś dzieckiem króla. To skoro jesteś dzieckiem króla, no to żyje jak żebrak. To chyba się jakoś nie klei, prawda? Nie zauważacie tego? Jeśli jestem dzieckiem króla, no to gdyby używać tej nomenklatury, do której Biblia też nas zachęca, no to jestem księciem. A skoro tak, to zachowuję się jak dobrze urodzony. Nowonarodzony człowiek to jest człowiek dobrze urodzony. Zachowuje się jak ktoś dobrze urodzony. Zachowuje się jak ktoś, kto posiada pewną godność. Mam szacunek dla siebie. Kiedy patrzę do lustra, to nie mówię, ty głupi, ty beznadziejny, ty straszny, okropny, nie nadający do niczego, tylko mówię, miło cię widzieć. Cała wieczność będziemy się widywali. Może się komuś wydawać, że to jest jakieś takie naciągane myślenie.
Nieprawda. Sposób, w jaki o sobie myślisz, determinuje to, jak żyjesz. Jak myślisz o sobie, że jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadający, to jesteś człowiekiem, który będzie pozwalał sobie na to, żeby go tak traktowano. Bo masz to tutaj i masz to tutaj. Człowiek wierzący to nie jest człowiek z kompleksami. Zobaczmy, co mówi Boże Słowo, a mówi rzecz niezwykle ważną. Galacjan, list do Galacjan, 5 rozdział. Przeczytamy najpierw dwa wersety. Od 13 do 15. Przepraszam, trzy wersety. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Może przerwiemy w tym miejscu. Dzisiaj tutaj przywołana była liczba 3 przy okazji modlitwy i tu też jest przywołana liczba 3. Po pierwsze, zostałeś powołany do wolności. Kiedy apostoł Paweł naucza o wolności, to mówi, że jest, mówi o sobie, jestem wolny i wszystko mi zostało zabronione. Wszystko mi wolno. I natychmiast świątobliwi ludzie natychmiast się odzywają, ale tego nie wolno. Dlaczego tego Paweł nie napisał? Dlatego, że wolny w Chrystusie człowiek nie myśli w kategorii grzechu. Jestem wolny, wszystko mogę w Chrystusie. Do wszystkiego mam prawo. Ale bracie, to tak nie możesz mówić, bo tylko w Chrystusie masz prawo. No oczywiście, że w Chrystusie, a nie sam z siebie. Co wy myślicie, że jak Bóg na mnie patrzy, to dech mu zapiera i dlatego odpowiada na moje modlitwy? Nie. Kiedy on na mnie patrzy, patrzy przez krew Jezusa i widzi zbawionego człowieka. A skoro Jezus, Jego Syn, mówi, On jest mój, to Biblia ustami, właściwie piórem Pawła powiada, masz prawo do wszelkiego błogosławieństwa nieba. I co mam z tym zrobić? Nie nadaje się. No to tak to możemy się bawić ciuciubabkę. W ten sposób do niczego nie dojdziemy w życiu i zawsze będziemy beznadziejni. W swoim życiu odwiedziłem mnóstwo zborów. Począwszy od takich rozbawionych do takich, no, jeszcze żyjemy. Proszę? Ale nie są pewni. Tak. I słuchajcie, i jedni, i drudzy popełniają ten sam błąd, tylko go inaczej nazywają. Ci pierwsi rozbawieni, oni swoje strachy, swoje niedomagania wewnętrzne, poczucie niższości przykrywają tym hałasem, tymi skokami, machaniem, czym popadnie, wykrzykiwaniem, czego tam się da. Natomiast ci tacy, którzy ledwo zipią, oni mówią, no my tak ledwo, bo Bóg jest tak wielki, że my tak jakbyśmy tylko jedną rzęsę podnieśli, to boimy się, że nas Bóg zabije. To sama myśl. Jesteśmy beznadziejni. Jesteśmy niegodni. A Boże Słowo mówi, jesteś powołany do wolności. Ale przecież nie o tym Biblia mówi, zaraz bym usłyszał. A o czym mówi? Jesteś powołany do wolności. Jesteś wyciągnięty z kajdan, z więzów, postawiony w Chrystusie, wysoko postawiony, bo jesteś zbawionym człowiekiem. Masz nowe życie, nowy sposób myślenia został włożony w twoje serce, czyli chrystusowy sposób myślenia. I możesz powiedzieć z apostołem Pawłem, wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno.
I to jest pierwsza rzecz, która dotyczy wszystkich ludzi wolnych. Druga rzecz. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Dlaczego jest to ostrzeżenie? Ono powinno być zawsze. Ale dlaczego? Dlatego, że człowiek, który jest wyzwolony, jest człowiekiem, który jeszcze nie zmienił swojego życia. Zbawiony człowiek, nowonarodzony, jest niemowlakiem i jeszcze nie wie, jak należy żyć. Jest pewien proces w jego życiu, nazywamy to drogą uczniostwa, gdzie ten człowiek uczy się wielu rzeczy, ale nie uczy się, jak być świętym, bo jest świętym. Nie uczy się, jak być dobrym, bo w Jezusie Chrystusie jest dobrym. Nie uczy się, jak się Bogu przypodobać, bo Bóg go już zaakceptował. On uczy się, jak w tej wolności, jak w tym wyniesieniu, które go spotkało, być kimś, kto się naprawdę nadaje do tego, aby Bóg go mógł używać. Na tym polega droga uczniostwa. Jezus też dlatego powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo. Jak ktoś wie, czym jest jarzmo, no to w jarzmie chodziły dwa zwierzaki zawsze. Jeden wyćwiczony, jeden mocny i drugi, którego chciano nauczyć tej służby. I wpinano go w jednym jarzmie. No i to biedne bydle, które było rozbrykane, rozszalałe, lubiło się bawić, musiało chodzić teraz równym krokiem z tym, który tego już się dawno nauczył. I oczywiście zwierzęta nie mają takiego sposobu myślenia jak my, ale gdybyśmy popuścili wodze fantazji, no to byśmy się znaleźli w głowie tego zwierzaka, który myśli, no teraz to już jest koniec świata, no to już się nic nie da, no jestem zniewolony kompletnie, ani nie mogę brykać, ani nie mogę biegać gdzie chcę, nie mogę robić co mi się podoba, tylko mnie tu zaprzęgli i chodzę teraz z tym wrednym, starszym ode mnie i muszę się uczyć od niego. I to jest pierwszy odruch, ale w miarę upływu czasu on zerka na tego starszego, uczy się kroku, uczy się oddechu. Tak, zwierzęta się tego uczą. Uczy się po prostu chodzić tak, żeby pozostać w tym jarzmie wolnym. I przestaje to jarzmo po jakimś czasie traktować jak zniewolenie. W naszym przypadku któregoś dnia to jarzmo jest nam zdjęte. I Jezus powiada, jeśli ktoś z was chce pójść za mną, to niech weźmie sam na siebie swój krzyż i niechaj mnie naśladuje. Chodzenie w jarzmie z Chrystusem uczy nas, jak być wielkim, jak być kimś, kto jest w Jezusie Chrystusie zaakceptowanym przez Ojca. Czyli możemy powiedzieć, że uczymy się etykiety, a nie uczymy się tego, jak być dobrymi. Nie uczymy się tego, jak być świętymi. Bo to wszystko dał nam z łaski nasz Zbawiciel. Ale uczymy się dworskiej etykiety. Uczymy się, jak się zachowywać jako ludzie zbawieni. Jak służyć naszemu Bogu jako ludzie zbawieni. W jaki sposób dobrze reprezentować naszego Boga. To jest nasza służba prawdziwa. I wreszcie rzecz trzecia. Służcie jedni drugim w miłości. Tak to już jest, że człowiek został stworzony jako istota społeczna. Dlatego jak czasami ktoś próbuje ze mną nawiązać relacje i tłumaczy mi, że on nie potrzebuje Kościoła, bo on jest sam i on jest Kościołem, no to ja szybko kończę rozmowę, bo nie ma o czym rozmawiać. Ten człowiek nie rozumie, czym jest wolność w Jezusie Chrystusie i najprawdopodobniej w ogóle nie jest zbawiony, więc w ogóle niewiele rozumie. Bóg nas stworzył jako istotę społeczną. Czasami my, mężczyźni, tutaj używamy takiego określenia wobec młodego narzeczonego, który się chce ożenić,
Mówimy mu, pewnie żeń się, co masz mieć lepiej niż my. Ale nie ma w tym złośliwości, to jest pewien żart. Ale ten żart jest mądry. Dlatego, że taki bączek, on sobie tak fruwa z kwiatka na kwiatek, on sobie tam tutaj zabzyka, tu sobie zabzyka i niczym się nie przejmuje. I nie dojrzewa, nie dorasta do niczego. Pozostaje po prostu takim lekko zakręconym kawalerem, z którego nikt nie ma żadnej pociechy. Dlatego Biblia mówi, że niewielu z was rozumie, co to znaczy być wytrzebionym dla Chrystusa. I niewielu z nas ma ten dar, żeby nie zakładać rodziny. Owszem, taki dar też istnieje, ale jest bardzo rzadki. Bóg uczynił nas istotami społecznymi. Dlatego zawieramy związki małżeńskie. Jedyny związek małżeński, no trzeba to niestety dzisiaj powtarzać, to między mężczyzną a kobietą. Nic innego nie istnieje. Każdy inny to jest zwykłe oszustwo. Więc związek między kobietą a mężczyzną sprawia, że ludzie zaczynają żyć razem. 5 rozdział listu do Efezjan od 22 rozdziału opowiada nam o małżeństwie i kończy powiadając, że to wszystko, co o małżeństwie zostało napisane, dotyczy Kościoła. Kościół jest szerzej pojętą rodziną, duchową rodziną. I my musimy rozumieć, że jeśli Bóg nas zbawił, to nie zbawił nas po to, żebyśmy sobie latali, gdzie chcemy, tylko po to, żeby nas wstawić we właściwe miejsce do Kościoła. I w tym miejscu, w którym jesteśmy, jesteśmy niezastąpieni. Tak, jesteśmy niezastąpieni. Jeżeli z jakichś powodów nas tam nie ma, albo z jakichś powodów lekceważymy swoje obowiązki, to ci, którzy wokół nas wykonują swoją pracę, muszą przejąć tą pracę. Ale ta praca nigdy nie będzie już tak dobrze wykonana, jak wtedy, kiedy my byśmy ją wykonywali, ponieważ my jej poświęcamy wszystkie swoje siły, te duchowe, fizyczne, psychiczne. Dlatego nigdy nie myśl w ten sposób, że to jest moja sprawa. Jak jesteś w Kościele, to nic nie jest twoją sprawą, tylko wszystko jest naszą sprawą. Jeśli masz długi, to nie jest twoja sprawa, tylko sprawa Kościoła. Ponieważ jest wiele powodów, dla których ludzie z powodu twoich długów cierpią. Dlatego jeśli jest to możliwe, to spłacamy takie długi jako Kościół. Jeżeli jest to możliwe, to uczymy takiego człowieka, jak żyć bez długów. I wszyscy z tego mamy pożytek. Dlatego, że ten człowiek w końcu, nie mając długów, zaczyna wspomagać Kościół. Zaczyna wspomagać tych, którzy sami mają problemy. I dokładnie o to chodzi. Te trzy elementy, czyli po pierwsze wolność, po drugie niepobłażanie ciału i po trzecie wzajemna miłość, to są trzy takie punkty, kamienie milowe, można powiedzieć, w dochodzeniu do pełni wolności. Mam na myśli nie dochodzenie do wolności w ogóle, tylko umiejętność poruszania się w tej wolności. Wolny człowiek zawsze miłuje innych ludzi, zawsze miłuje Boga, nigdy nie pobłaża swojemu ciału. To jest proste, jasne. Jeżeli ktoś tak żyje, to naprawdę jest wolny. Mało tego, on doświadcza tej wolności i on może powtórzyć, niekoniecznie za mną, ale może sam potwierdzić, że naprawdę jest wolny, bo kocha Boga, kocha ludzi, nie pobłaża swojemu ciału. Dalej czytamy, albowiem cały zakon, czyli całe Boże prawo, 626 przykazań, streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Prawdziwie wolny człowiek nie ma problemu z miłowaniem Boga i miłowaniem ludzi. Jeżeli ktoś ma w tym dziele jakiś problem, to nie jest wolny, jest niewolnikiem.
jest niewolnikiem własnego egoizmu, jest niewolnikiem własnych przekonań, jest niewolnikiem nieprzebaczenia, jest niewolnikiem złości, buntu, sprzeciwiania się woli Bożej. Czyli tak naprawdę jest niewolnikiem grzechu. Tylko wolni ludzie potrafią wybaczyć swoim wrogom. Człowiek zniewolony nie potrafi wybaczyć swojemu wrogowi. Dlatego, że jeśli wybacza swojemu wrogowi, tak rozumuje, to natychmiast ściąga na siebie niebezpieczeństwo. Kto tak myśli? Niewolnik tak myśli. Człowiek zniewolony grzechem. Wolny człowiek jest ponad takimi rzeczami. Wolny człowiek to człowiek, który chodzi w Duchu Świętym. Kiedy chodzisz w Duchu Świętym, to jest jedyna możliwość, aby rozumieć, co myślą inni ludzie. Nikt nic nie mówi. A wszyscy przecież chcieliby podobno wiedzieć, co inni myślą o nich. Jeśli chodzisz w Duchu Świętym, Duch Święty wypełnia cię całkowicie. Spójrzcie sobie do 4 rozdziału, końcówka Ewangelii Jana, 4 rozdziału. Tam to jest napisane, że Bóg szuka takich, z którymi może mieć społeczność w duchu. Człowiek chodzi w Duchu Świętym. Duch Święty go prowadzi, Duch Święty go uczy, wszystko mu wyjaśnia, wszystko mu przedstawia. Czego ten człowiek nie wie? Nie wie tego, czego Bóg mu nie chce powiedzieć. Czyli jeśli Bóg mi czegoś nie chce powiedzieć, to ja tego nie wiem i nie muszę wiedzieć, bo mi to nie jest potrzebne do niczego. Jestem wolny, więc nie będę się teraz zniewalał czymś, co może być dla mnie obciążeniem. Ale jestem wolny, Duch Święty mi wszystko przedstawia, mówi mi tak naprawdę, jak powinienem się zachować w stosunku do tamtej osoby. Mam kompletną swobodę w swoim poruszaniu się. I kiedy widzę ludzkie słabości, kiedy widzę ludzką złość, kiedy widzę ludzką podłość, to co robię wtedy? To, co robił Chrystus. Czyli pochylam się nad tym człowiekiem, ponieważ ten człowiek sam sobie rady nie da. Wyciągam do niego rękę i mówię, chodź bracia, chodź siostra. Nie, nigdzie nie pójdę. Ja tam mam swoje życie. To robię to, co robił Chrystus. Nie chcesz słuchać Słowa Bożego? To Słowo cię oskarża już w tym momencie. Już jesteś skazany, już jesteś skazana. Ale jak tak będę robił, to mnie jeszcze zabiją. No tak, najprawdopodobniej. I co, masz problem? W czym? A, bo ja bym jeszcze chciał jechać na wczasy. To ja bym też chciał jechać. Czeka mnie cała wieczność wczasów. To jest najkrótsza droga do wczasów. Chodzisz w Duchu Świętym jako wolny człowiek, bo zniewolony człowiek zawsze chodzi w religii. Zawsze. Dlatego jeśli ktoś optuje za tym, że jako wierzący człowiek, uwolniony przez Jezusa Chrystusa, mam dalej zachowywać zakon, no to cóż mogę zrobić? No, tylko mogę ręce rozłożyć, powiedzieć, Panie, zlituj się nad tym człowiekiem, bo on niczego nie rozumie. Cóż mogę zrobić innego? Dalej czytamy. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Te 3 wersety są bardzo ciekawie ułożone. Gdybyśmy je czytali od tyłu, popatrzcie. Jeśli wzajemnie się kąsamy, to wzajemnie się niszczymy. Rozwiązanie? Prawo Boże. Ale prawo Boże jest niewykonalne. Rozwiązanie?
Jezus Chrystus, wolność w Jezusie Chrystusie. Jeśli więc jesteś wolny w Jezusie Chrystusie, to nie próbuj znowu uprawiać religii, bo skończy się tym, że będziesz znowu ludzi kąsał i niszczył. A oni będą ci to samo czynili. Wolni ludzie, wolni w Jezusie Chrystusie, nie żyją na jakiejkolwiek ścieżce wojennej z kimkolwiek. Nie chodzi o to, że oni się ze wszystkimi zgadzają i z każdym chcą żyć dobrze. W ogóle nie o tym mowa jest. Oni się prawie z nikim nie zgadzają, ponieważ wierzących ludzi jest bardzo niewielu, ale to nie znaczy, że ze wszystkimi są na ścieżce wojennej, bo nad wszystkimi się pochylają z miłosierdziem. Wróćmy do początków naszych rozważań. Jeżeli myślisz o sobie źle, widzisz siebie jako jakaś beznadziejna postać, taki robak, który nie ma prawa o sobie powiedzieć jednego dobrego zdania, to jak ty chcesz wybaczyć komukolwiek? Nikomu nie wybaczysz. Bo ty sam sobie nawet nie wybaczyłeś. Jeżeli chcesz mieć dobre relacje z ludźmi, to zacznij od prostej rzeczy. Zacznij mieć dobre relacje ze sobą. A możesz je mieć tylko przez Jezusa. Czyli jak On cię zbawi, to przyjmij to zbawienie jako Boży dar. Nie mów w ten sposób, Bóg mnie zbawił, ale ja nadal muszę to, tamto, siamto, jeszcze owanto. Nie wiem, jakbym się poczuł, chyba niezbyt dobrze, gdybym mojej kochanej żonie kupił jakiś prezent i ona go wzięła do ręki i mówi, wiesz co, ja się bardzo cieszę z tego prezentu, ale weź go i daj do szafy. Niech sobie tam czeka. Ponieważ ja nie czuję się zbyt godna, aby przyjąć ten prezent. Na szczęście znając moją żonę, tak by nie zrobiła. Natomiast wyobraźcie sobie, że ktoś włożył serce w ten prezent. I przychodzi z tym do swojej żony, a ona go tak traktuje. No jak jest wolny w Chrystusie, to jej wybaczy. No ale jak nie jest wolny, to już nigdy nic nie kupi. Może nigdy to za dużo powiedziane, no ale długo. Czy wiecie, że taki mechanizm sami sobie sprzedajemy? Panie, ja nie mogę tego przyjąć, ja jestem niegodny. Ja jestem niegodny. A po 2-3 latach taki człowiek przychodzi na rozmowę i mówi, Bóg mi w ogóle nic nie daje. Nie mam żadnego błogosławieństwa. A wiecie, jaki problem na czym polega problem? Nie na tym, że Bóg mu nic nie daje. Tylko on jest ciągle niegodny, żeby to przyjmować. I otworzył sobie taki parasol nad głową i koniec. Nic nie będę przyjmował, bo jestem niegodny, jestem niegodna, nie nadaję się. Jeśli nie weźmiesz do ręki tego, co Bóg ci dał, to jak tym będziesz usługiwał? A ty myślisz, że Bóg dał to dla ciebie tylko? On to dał, żebyś ty służył innym ludziom. Jak nie będziesz tym służył, to ty nie tylko siebie okradasz, ale okradasz mnóstwo ludzi, których Bóg chce obdarować tym, co tobie dał. Wolny człowiek przestaje myśleć o sobie jako o egoiście najważniejszym, najważniejszą istotą we wszechświecie, najważniejszej istocie we wszechświecie, a zaczyna myśleć o sobie jako najważniejszej istocie, którą Bóg mu dał, aby ta istota mogła być przez Boga używana w przeróżny sposób. Pamiętaj, że dla siebie ty jesteś najważniejszy. Niektórzy z was pewnie latali samolotami i czasami przyglądam się na reakcje matek szczególnie. Ponieważ kiedy
zaczyna się lot, no to tam pani stewardessa opowiada dziwne bajki, ale w tych bajkach jest powiedziane, że jak się coś będzie działo, to ty masz najpierw siebie obsłużyć, musisz sobie zapewnić tlen, sobie zapewnić swobodę ruchów, a dopiero później dziecku. I niektóre matki są oburzone. No jak tak można? No ale one nie rozumieją, że jeśli nawet temu dziecku pomogą, a same padną, to to dziecko i tak umrze. Ponieważ nikt nie będzie w stanie temu dziecku pomóc. Jeżeli ktoś chce być strasznie takim męczennikiem, tak oddanym wszystkim, on nie będzie o siebie dbał, on nie będzie się mył, on nie będzie kupował sobie żadnych porządnych ciuchów, żadnych butów sobie nie kupił, on nie będzie jadł, ale wszyscy będą wokół jedli, wszyscy będą oprani, wszyscy będą ubrani, to gwarantuję wam jedno, że wokół niego będzie taka szeroka fosa i nikt nie będzie chciał jej przekroczyć, bo będzie śmierdział ten człowiek i nie będzie z nim można dojść do ładu. A on przecież takim męczennikiem jest. Jak ktoś zna historię Kościoła, to znasz pewnie historię takiego pana, którego nazwano Szymonem Słupnikiem. Ten pan Szymon Słupnik stwierdził, że świat jest zły, brudny i on nie będzie dotykał nawet tej ziemi. Co za pomysł. Nie będzie dotykał ziemi, ale deski z tej ziemi sobie wziął na to, żeby zrobić platformę. I 3 metry nad ziemią się ulokował. W miarę upływu czasu ta platforma rosła. Ponoć później to było do 10 metrów. Ale tak, jadł pokarm z ziemi. Że tak powiem, wszystkie potrzeby fizjologiczne wykonywał na oczach wszystkich ludzi, co było bardzo interesujące. Ale on taki niegodny. On nie może się bratać z tym światem. No tu się nie zmieniło. Ni za nic. Czy on miał złe intencje? Tego nie wiem, bo z nim nigdy nie rozmawiałem. Ale załóżmy, że miał dobre intencje. A wyszło, jak to mówią Polacy, jak zawsze. Nie możemy w ten sposób myśleć. No przestańmy o sobie myśleć w sposób, który z góry sprawia, że jesteśmy przegrani. O, bo ten, bo ta, to są takie, no prawie, że celebryci. No, a ja, taki robak, do niczego się nie nadaję. No przecież tak nie jest. Masz taki dobry test, kochany bracie, kochana siostro. Jak ktoś cię pyta, jaką pracę wykonujesz, to sam sobie odpowiedz. Jakich wygibasów używasz, żeby nie przyznać się, że jesteś, że pracujesz na śmieciarce, bo nie wiem, jak to się nazywa, tam śmieciarz czy ktoś. Że nie jesteś sprzątaczem czy sprzątaczką. Że nie jesteś, nie wiem, piekarzem, no co to piekarz, no, frezerem. Może fryzjerem, nie wiem, też. Jeżeli takie wygibasy wykonujesz, to znaczy, że coś, jakiś problem masz w głowie i w sercu. Co myślicie, że Królestwo Boże to jest rzeczywistość pozbawiona sprzątania? Że w Królestwie Bożym nie są potrzebni piekarze? Pan Jezus powiedział, że będzie spożywał wino z swoimi uczniami, kiedy? Pamiętacie to? Po jego powrocie w Królestwie Bożym. No ale to ktoś musi wyprodukować to wino. Żeby to wino wyprodukować, to trzeba też się w glinie pobrudzić, zrobić stągiew, prawda? No to garncarz. Kto się przyzna, że jest garncarzem? Ale ludzie chętnie się przyznają, że są na przykład prezesami. Albo, że na przykład są właścicielami firm. To nic, że to jest firma jednoosobowa, która zajmuje się sprzątaniem jednoosobowym. Ale wiecie, jak brzmi? Właściciel firmy. O, ty sobie zaraz sobie dołożyłem
tej wartości. Już tak prawie, że pęcznieje. To wszystko świadczy o tym, że naprawdę nie cenimy tego, co Jezus dla nas zrobił. W tamtych czasach, kiedy Kościół powstawał, dla nas to jest niewyobrażalne, ale w tamtych czasach na nabożeństwo szedł właściciel niewolnika i niewolnik. Razem szli. Jak myślicie, jak to odbywało się na nabożeństwie? Co tam się działo? Ty, niewolniku, masz mi tu buty wyczyścić, tak? A on mówi, tak, panie. Nie, bracie, bracie. Bo tam były takie relacje. Dla nas jest niepojęte kompletnie. My musimy zrozumieć, że w Jezusie Chrystusie mamy wartość. Nie jesteś wolny tylko dlatego, że ktoś tak powiedział. Jesteś wolny, bo Chrystus uczynił cię wolnym. We wszystkich aspektach twojego życia. Kiedy jako wolny człowiek przechodzisz koło sklepu alkoholowego, jak się to nazywa? Monopolowy, no widzicie, nawet nie jak się to nazywa. Monopolowego, to nie możesz powiedzieć, nie będę tam patrzył nawet, bo mi nie wolno. A dlaczego ci nie wolno? Bo co? Co się, butelka rzuci na ciebie? Ja na przykład bardzo lubię, jak jestem w sklepie, stanąć przy wystawie z winami, bo mnie frapują te etykiety. Niektóre są przepiękne. Ja nie piję przez te etykiety, nie piję z tej butelki. A my co pijemy tu na wieczerzy? Co? Herbatę? Problem nie polega na tym, że mi nie wolno pić. Problem polega na tym, że Jezus mówi, nie daj się zniewolić temu alkoholowi. I tyle. Nie daj mu się zniewolić. Wczoraj ten przykład podałem, więc jeszcze go raz dzisiaj podam, bo wielu z nas nie było. Wielu ludzi mówi, palenie papierosów to jest dowód zniewolenia. Człowiek jest nieduchowy, jak pali papierosy. Jest to problem, żeby było jasne. Ja nie przekreślam tego problemu i uważam, że jak człowiek jest uczniem Pana Jezusa, to wcześniej czy później Pan Jezus go wyswobodzi z tego. Ale czasami rozmawiam z ludźmi, zawsze używam tego samego argumentu, ponieważ jestem złośliwy podobno, więc zawsze tego samego argumentu używam. No to powiedz mi, bracie, czy w takim razie jakby ktoś palił, to jest wartościowa osoba, to jest wierzący? Nie, nie, wierzący nie pali. A słuchasz ty czasami albo czytasz Charlesa Spurgeona, o, to Boży mąż. No, to dobrze, że tak mówisz, bo on całe życie palił fajkę. No i wtedy jest dziwna mina. O! I co ja mam biedny teraz zrobić? To nie oznacza, że ty masz iść i kupić sobie fajkę. To oznacza tylko, że musisz nie tylko rozumieć, czym jest twoja wolność, ale musisz szanować wolność innych ludzi. Nie możesz zniewalać ludzi. Jeśli Bóg zbawił kogoś, kto pali papierosy, to ty go będziesz teraz zniewalał? No a jakim prawem? Jakim prawem? No weź tego brata i porozmawiaj z nim i dowiedz się, dlaczego pali te papierosy. Bo są bardzo różne przyczyny tego, że ludzie to robią. I spróbuj z nim się o to modlić. I rób to systematycznie. Jak po tygodniu skończysz, to będziesz sam widział, jak ci zależy na swoim bracie. Bo jak będziesz to robił przez rok, to on przestanie palić. A Bóg ciebie nauczy systematyczności. Bo we wszystkich naszych słabościach, które się krzyżują, Bóg nas chce uczyć nawzajem różnych rzeczy. Ty możesz mieć problem z papierosami. Ja mogę mieć problem z brakiem systematyczności. Bóg nas połączy. Ty się modlisz o Niego. On jest uwolniony, ja jestem nauczony. Wszyscy mamy korzyść. Tak funkcjonuje ciało. A Kościół jest ciałem. Pamiętajmy o tym.
Kolejne wersety, dochodzimy do 18, powiadają tak. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jeśli Duch Święty was prowadzi, nie jesteście w żadnej religii. Zmiana następuje. Jestem wolnym człowiekiem, prowadzi mnie Duch Święty. Nigdy nie dam się w żadną religię zapędzić. Na czym polega religia generalnie? Na tym, aby stosować pewne zasady po to, żeby się Bogu przypodobać. To po co mi to, skoro ja już się Bogu podobam w Jezusie Chrystusie? To po co mi to? Do czego mi to jest potrzebne? Tobie do niczego, ale kapłanów tej religii bardzo interesuje, żebyś w tej religii został, bo oni z tego żyją. Bo jak ty uciekniesz z tej religii, to im nie zapłacisz dziesięciny, a przynajmniej kolekty. I będą musieli iść do roboty. A wcale tego nie chcą. Ale kiedy jesteś wolnym człowiekiem, to jeszcze raz powtórzę, uczysz się etykiety dworskiej, a nie tego, żeby się Bogu przypodobać. Nie tego, żeby się uświęcić. I są takie środowiska także w Polsce, one się nazywają uświęceniowe. To jest mylna nazwa, bo należy je nazwać religijne, ale właściwie ultrareligijne. Ci ludzie mówią tak, musisz codziennie czytać Biblię, musisz codziennie się modlić, musisz zostawić za sobą picie alkoholu. Musisz przestać palić. Musisz przestać kraść. Musisz. No i te biedne ludziska, którzy się dostaną pod opiekę takich duszpasterzy, po jakimś czasie mają kompletnie w głowie poprzewracane, bo oni muszą, ale im nie wychodzi. A skoro im nie wychodzi, to czują się oskarżeni. A jak czują się oskarżeni, no to nie chce im się żyć nawet. A jak im się nie chce żyć, to muszą polegać na tym swoim przewodniku duchowym, który może nimi obracać na prawo, lewo, robić z nimi, co mu się podoba, bo oni się czują winni, a on jest taki święty, aureola nad głową. To jest sekciarstwo. Nie możesz się uświęcać ciągle, skoro jesteś święty. Możesz dbać o to, żeby ta świętość nie doznała uszczerbku. I powinieneś to robić. Ale nie możesz dokładać do świętości, którą ci Bóg darował, czegokolwiek. No co dołożysz do tego? Nic. I znowu, skoro jestem wolny, to jestem święty. Skoro jestem święty, to nie będę zachowywał się jak świnia. Rozumiemy się? Biblia mówi, nie rzucaj pereł przed kotkę, ale przed wieprze, przed świnie. Nie rzucaj pereł przed świnie. Dlaczego? Bo one nie rozeznają tego pokarmu. Wiecie, świnia wszystko zeżre. Naprawdę tak jest. Nawet człowieka zje. Jej to jest wszystko jedno. Więc jeśli rzucisz świni Boże Słowo, to też to zeżre. Ale to jest niestrawne dla niej. Więc cię potraktuje odpowiednio, że jej dałeś zły pokarm. Czy my jesteśmy świniami? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie muszę wszystkiego jeść. Nie muszę wszystkiego brać. Nikt mnie nie zmusza do tego, żeby korzystać z grzechu, bo jestem wolnym człowiekiem. A skoro jestem wolnym człowiekiem, to panuję nad swoją cielesnością. I teraz zobaczcie, ten sam list dalej mówi, jawne zaś są uczynki ciała. Jawne, to znaczy jakie? Widoczne dla wszystkich. Każdy może zobaczyć, że ten człowiek tak żyje, jak on żyje. A mianowicie, jest wszetecznikiem, uprawia nieczystość, jest rozpustnikiem, bałwochwalcą, uprawia czary, jest wrogi wobec wszystkich, nieustannie wzbudza spory, jest zazdrosny,
gniewa się, knuje, jest przyczyną waśni, kłótni, odszczepieństwa, jest zabójcą, pijakiem, obżera się i tym podobne. A do tego jeszcze ci powie, że on jest zbawiony. No to wtedy możesz rzeczywiście do ręki wziąć Słowo Boże i zapytać go, w którym miejscu jest napisane, że ktoś, kto tak czyni, jest zbawiony. Bo w mojej Biblii jest napisane, że taki człowiek jest wolny od grzechu. Wolny. Skoro jestem wolny od grzechu, to jak mogę robić to wszystko? No nie mogę robić tego wszystkiego, nie dlatego, że mi nie wolno, tylko dlatego, że jestem niezdolny do tego. A dlaczego jestem niezdolny? Ano z pewnej przyczyny niezwykle ważnej. To jest 3 rozdział 1 listu Jana. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnia. Gdyż posiew Boży jest w nim, Gereka mówi, sperma Boża jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Bogiem się narodził. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to nie wydajesz takich owoców, o jakich tu przed chwilą czytaliśmy. Bo to jest niemożliwe. Czasami, kiedy widzę, jak nasze siostry chodzą w ciąży, mają takie piękne brzuszki okrągłe, wiem, że urodzi się dziecko. Ktoś powie, o, jakie ty jesteś mądry. Ty wiesz, że się dziecko urodzi. A skąd wiecie, że się dziecko urodzi? A na przykład nie kotek. Skąd mamy tą pewność? Jest jedna przyczyna, bezdyskusyjna, bo później możemy sobie wymyślać, możemy kombinować i nie bójcie się, w laboratoriach kombinują. Natomiast jest jeden powód. Mąż tej kobiety zostawił tam swoje nasienie. A to jest nasienie człowieka. A więc pojawi się człowiek. Bóg mówi, ja was rodzę na nowo i dowodem na to jest, że w was jest moje nasienie. A więc urodzi się z tego nowy człowiek. Nowy człowiek, który tych wszystkich rzeczy nie robi. Owszem, może mu się zdarzyć, podkreślam, zdarzyć, że taki czy inny grzech zostanie popełniony. Ale sposób życia grzeszny, oddany złu, znika raz na zawsze. I już nigdy nie wraca. Jeśli było nowe narodzenie, oczywiście. A nie coś innego, o czym mówiliśmy też wczoraj wieczorem. Natomiast jeśli jesteś tym człowiekiem na nowo narodzonym, no to owocami tego Ducha Świętego, który w tobie zamieszkuje, 1 Koryntian 3:16, są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Tak funkcjonują ludzie, którzy narodzili się na nowo, którzy są wolni w Jezusie Chrystusie. Czasami nam się zdarza w domowych różnych zajęciach, że gdzieś włożymy rękę, gdzie spodziewaliśmy się, że tam, nie wiem, jakąś gąbkę wyciągniemy albo może zwinięte w kłębek skarpety, że się nagle ukujemy. Jak to? W takim miejscu? Niemożliwe. I rzeczywiście później się okazuje, że jakiś tam przedmiot zostawiliśmy, który nie powinien tam funkcjonować w ogóle. I tak jest w naszych relacjach z ludźmi. W Kościele wszystkich traktujemy tak, jakby byli wolni w Jezusie Chrystusie i pełni miłości, pokoju i tak dalej, to co przed chwilą czytaliśmy. I kiedy się nagle okazuje, że ktoś nas ugryzł, to jesteśmy zaskoczeni strasznie. I jak reagujemy? Niektórzy
też gryzą w zamian. No i zaczyna się oczywiście awanturka. Ale prawdziwy, Boży, wolny człowiek spojrzy na takiego delikwenta i powie mu, wiesz co? Ja i tak cię kocham. Ale chyba powinieneś się zastanowić nad swoim życiem. Ale co ty chcesz ode mnie? Ja nic nie chcę, bo ja cię kocham. Ja nic nie chcę. Ale Słowo Boże mówi, że to twoje zachowanie nie licuje po prostu z zachowaniem kogoś, kto powinien zachowywać się jak Boże dziecko, jak książę, jak mieszkaniec Królestwa Bożego. Nikomu nic nie trzeba udowadniać. Wystarczy spokojnie, dosadnie i delikatnie powiedzieć, jaka jest sytuacja. Niczego nie wolno ukrywać. W Kościele niczego się nie zamiata pod dywan. Bo jak się któregoś dnia dywan odwinie, jak wylezie z niego to wszystko, co tam powkładaliście, to już nikt nie będzie wtedy cały. Wszyscy będą obryzgani. Zresztą w Kościele dywany są niepotrzebne. Prawda? Po co nam dywany? Wystarczy wykładzina. Tam coś wcisnąć to już naprawdę trudno. Nie mam złudzeń dla wielu ludzi, którzy wysłuchali tego kazania, stwierdzenie, co znaczy być wolnym człowiekiem w Jezusie Chrystusie, do końca nadal nie jest jasne. Dlaczego nie? Dlatego, że jak ktoś nie jest narodzony na nowo, to nie rozumie tego, co Duch Święty mówi do ludzi wierzących. Ale jeśli jesteś w takiej sytuacji, to pamiętaj, że może tego nie rozumiesz. Może nawet nie wierzysz, że tak się da żyć. Są ludzie, którzy tak żyją dzięki Bożej łasce. Są ludzie, którzy żyją wolni w Jezusie Chrystusie. I tych ludzi nie brakuje. Tych ludzi ciągle jest dużo. A nawet coraz więcej bym powiedział. Jeżeli Jezus Chrystus dotyka twojego serca, to przyjdziesz do Kościoła. Jeżeli Ojciec pociąga cię do Syna, przyjdziesz do Jezusa. O to się nie martwię. A jak nie pociąga cię Ojciec, to cóż ja będę tłumaczył czegoś, czego się wytłumaczyć nie da człowiekowi z boku. Ale jeśli jesteś w Kościele, to najwyższy czas przypomnieć sobie najważniejszą lekcję, która dzisiaj została nam tutaj przedstawiona. Nie jesteś byle kim. I nie myśl o sobie jak o byle kim. Kochani, to brzmi dumnie. Jestem kierowcą w Królestwie Bożym. Jestem sprzątaczką w Królestwie Bożym. Czy to nie brzmi dumnie? I dla mnie to brzmi dumnie. Ja tam w Królestwie Bożym mogę kibelki myć, byleby w Królestwie Bożym. A w świecie to bym nie chciał być właściwie nikim. Chciałem powiedzieć szefem WHO, ale, ale to by oznaczało wyrok śmierci na wieki. Wolę w Kościele, w Królestwie Bożym myć kibelki, niż bawić się w dowartościowywanie siebie przez świat i jego pomysły. Nie interesuje nas to. Mamy wspaniałego Ojca w niebie, który nas tak dowartościowuje, że żaden prezes nigdy tego nie przeżyje. Amen.
Ja w Królestwie Bożym jestem ten, który daje dwie ogłoszenia. Jutro, kochani, już ogłoszenia. Najpierw koszyk. Taki mały, wiklinowy, może się napełni. Dobry Panie Boże, proszę Cię, abyś pobłogosławił każdy dar, który tutaj trafi. I daj Pani mądrość do tego, abyśmy mogli te wszystkie pieniążki właściwie spożytkować. Amen. Ja przeczytam ogłoszenie. Jeśli ktoś będzie miał jakieś ogłoszenia, to też proszę po prostu podejść tutaj po mnie. Jeśli będę miał jakieś pomyłki w ogłoszeniach, to też na bieżąco prosiłbym o korektę. Oczywiście po nabożeństwie zapraszamy na kawę i ciasto z tyłu i na kiełbaskę, bo po prostu zapachy są z kuchni dochodzą niesamowite. Kogo nie ma, niech żałuje. Dobrze, jutro poniedziałek o godzinie 17 spotyka się HWE Racibórz i o 18 jest grupa naszej siostry Ali Szymlak. 18.30 jak zwykle spotyka się HWE Ustroń na ulicy Różanej 4. Pięknie pachnie tam różami. Wtorek o godzinie 18. Tutaj w zborze jest modlitwa o Polskę, jak każdy pierwszy wtorek miesiąca. Tak jest, tutaj jeszcze pastor mi przypomina o tym, że pościmy w ten dzień o naszą Polskę, naszą ojczyznę. Przede wszystkim o to, aby Pan Bóg usunął te demony, które zniewoliły nasz naród i uwolnić, aby uwolniły nas od przekleństwa, które na nas ciąży. Oczywiście o 18 będzie modlitwa, którą poprowadzi pastor Andrzej ze mną. Potem mamy o 18 spotyka się HWE Goleszów na ulicy Polnej 23. W środę o godzinie 17 spotyka się HWE Brzeszcze i o 18 jest nabożeństwo tutaj w zborze i poprowadzi to kazanie, wygłosi Jurek Klimczok. W czwartek jest o 18 modlitwa. Niestety nie mam informacji, kto będzie uczestniczył tutaj w modlitwie, ale to nie oznacza, że się nie... Ty jesteś z kim? Zalą, tak? Tu już mamy informację, czyli jest Janusz Losa i Ala Szymlak poprowadzi tą modlitwę. O 18 spotyka się również HWE Jastrzębie Zdrój z Żorami. Piątek. W piątek o godzinie 18 jest młodzieżówka. O 18 jest, spotyka się nasza grupa tutaj w zborze w pomieszczeniu obok. I o 20 jest modlitwa mężczyzn. Sprzątanie zboru ma Rafał i Basia Pisowicz. Sobota. W sobotę o godzinie 16 spotyka się HWE Wilkowicy na ulicy Leśnej 4 i o 20 jest tutaj nabożeństwo w zborze i kazaniem podzieli się pastor Andrzej. I za tydzień w niedzielę o 10 tutaj mamy nabożeństwo i kazaniem podzieli się pastor Tadeusz Chraścina. W niedzielę, jeśli chodzi o przygotowanie herbaty, kawy i przygotowanie ciast, zajmą się rodziny Maćka Stępnia, Pawła Michalca i Władka Pilcha. 6 sierpnia odbywa się kolejne Sielsko-Anielsko, godzinie 18 tutaj w zborze, nietransmitowane, czyli jeżeli ktoś chce uczestniczyć, to zapraszamy tutaj do nas stacjonarnie. O 17. O 17. Dobrze, zmiana na 17, bardzo dobrze. Czyli na 17, żeby było dłużej. Okej, przypominamy o zrzutce, taka jest strona zrzutka.pl, tam można pobłogosławić nas pieniążkami, ponieważ chcemy się przeprowadzić z tego miejsca, więc potrzebujemy nowej kaplicy, nowego miejsca, gdzie będzie można poprowadzić nasz zbór i po to jest założona ta zrzutka. Również zbieramy pieniążki na sprzęt do transmisji. Ten nasz, który jest troszkę awaryjny, czasami mamy problemy, więc aby tych problemów było jak najmniej, no niestety potrzebny jest nowy sprzęt. Przypominam również, że do nabycia są książki pastora Andrzeja Cerikasa, książka Jurka Klimczoka, płyty Rafała Pisowicza i płyta jest sielsko-anielsko. Naprawdę zachęcam do zakupu, bo płyty są fantastyczne do odsłuchiwania wszędzie. Przypominamy o służbach,
Jeśli ktoś ma jakieś braki w służbach, to proszę się zgłosić. Jeśli ktoś chce służyć w zborze, to również może się zgłaszać do odpowiednich osób. Jeśli nie wiecie, do kogo się zgłosić, to po prostu zgłoście się do starszych. To oni was przekierują. Mi Pan Bóg pobłogosławił, na mikserze mam dwóch wspaniałych braci. Rafał i Szymek zgłosili się, więc widzicie, Pan Bóg się troszczy, nawet o mikser. Dobrze, i teraz mamy tak, mieszkania. Dalej poszukiwane jest mieszkanie dla mamy z dwójką dzieci. Nasz brat Paweł, który chce... Już nieaktualne jest. No widzicie, znowu reedycja będzie. Dobrze, czyli to już nieaktualne. Dobra, nasz brat Paweł, który dzisiaj miał słowo wstępne, pragnie przeprowadzić się do Bielska i szuka tutaj mieszkania. Jeśli ktokolwiek będzie wiedział, że ktoś ma może z was czy z waszych sąsiadów tam jakieś odpowiednie miejsce, to prosimy się zgłaszać albo do nas, albo do Pawła bezpośrednio. Później poszukiwane jest mieszkanie dla rodziny ze zboru. To takie, żeby było dwupokojowe mieszkanko. Teraz tak, przypominam o miodzie. Jeżeli ktoś chce miód, to do Ani Stępień. I teraz jeszcze informacje, mamy dwie o pracy. Tak, nasz brat szuka pracy jako kierowca i nasza siostra szuka od września pracy, po prostu pracy. Niech Pan Bóg, nie ma znaczenia jakby miejsce, ważne, żeby była praca. Jeśli ktokolwiek będzie wiedział o tych pracach czy dla naszego brata kierowcy, czy dla siostry, jakąkolwiek pracę, no to wtedy prosimy też się zgłaszać tutaj, czy do mnie, czy do pastorów. To nie ma znaczenia. Informacje zostaną przekazane. Czy ktoś ma jeszcze ogłoszenia? Ja tylko dopowiem, za tydzień będziemy mieli tutaj najprawdopodobniej, bo to jest tak na 90%, nie tylko pastora Kraścina z KZ Wisła Nowa Osada, ale razem z nim najprawdopodobniej będzie usługiwał pastor z Białorusi. No to jest tak na 90% właśnie. Jeszcze mam ogłoszenie poza transmisją. Dobrze. Dzisiaj Ani nie ma, więc przekazana została mi pałeczka, żeby wręczyć słodkości. Nie wiem, Władka widzę, Pilcha nie ma, ale jest Rafał. To poprosimy Rafała, poprosimy starszych o modlitwę. Was, kochani, proszę też, wstańmy, pobłogosławimy naszego brata. Czekolady. Panie Boże, dziękujemy Ci za błogosławione Twoją wolę, abyś tego używał dla uwielbienia się za dla swojego życia. Dziękuję Ci. Jest z nami, jest otwórą dla Ciebie. Trzymaj go mocno z Twojego ręku i przygotuj do służby, które przygotowałeś. Amen. Cześć, proszę. Zdyscyplinowane bracia i siostry, już nawet nie siadają. No. Kochani, to powtórzę to, co pastor powiedział, zostańcie na chwilę na swoich miejscach po zakończeniu transmisji. Czas wspaniałego, cudownego nabożeństwa, cudownego obcowania z żywym Jezusem Chrystusem dobiega niestety końca. Kochani, powstańmy, aby podziękować naszemu Panu. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do tej dziękczynnej modlitwy. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały czas, Panie, który nam dałeś. Dziękujemy, Panie, za każde słowo, które dzisiaj mogliśmy tutaj usłyszeć. Niewątpliwie były to słowa, Panie, w Twoim autorytecie. Panie, dziękujemy Ci za to, że uczysz nas, Panie, jak się mamy modlić, Panie, czego Ty od nas oczekujesz. Dziękuję, że autorytecie, Panie, swoim pokazujesz nam, jak bardzo jesteśmy warci i wartościowi, Panie, dla Ciebie i w Twoich oczach. Dziękuję za dzisiejsze słowo, dzisiejsze kazanie, Panie. Świadomi tego, kim jesteśmy, Panie. Kogo reprezentujemy, Panie, tutaj. Oddajemy Tobie cześć i chwałę. Dobry Ojcze, pobłogosław w nadchodzącym tygodniu nam wszystkim. W każdych obowiązkach, Panie, w odpoczynku, ponieważ jest to również czas wakacji. Dziękujemy Ci. Amen. Taka porządkowa informacja, gdyby ktoś szukał dzisiejszego... lat. Takie rzeczy to się nie dzieją same.
Ktoś tam nie musi nieźle przeglądać nasze stare rzeczy, ale ciekawe, że wtedy te covidowe rzeczy przeszły w czasie szaleństwa covidowego, a teraz mszczą się. Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, to tylko donosiciele. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.